Faktycznie wykazano, o to to mnie rozwaliło, że e, po pierwsze, e, takie osoby mają więcej e, problemów z prawem, z agresją i tak dalej. E, ale e, co, co ciekawe, jeśli kobieta była e, bita przez ojca w dzieciństwie, ale że na, na takim poziomie patologicznym, to takie kobiety. Częściej im się podobają mężczyźni ze zandrogenizowaną twarzą. Kobiety o wiele gorzej przeżywają sukcesy innych ludzi, i dlatego one, siedząc na Instagramie, bardzo źle to przeżywają, bo widzą, wiesz, perfekcyjne ciała. Yy, widzą filtry różnego rodzaju, odpowiednie ułożone pozy, pozytywne komplementy i tak I to jakby powoduje, że ona zaczyna myśleć, ale ja nie jestem tak dobre, ja nie jestem tak ładna i pikuję to wszystko w dół. Było takie polskie badanie, gdzie wyodrębnili 28 czynników, które wpływają na nasze poczucie szczęścia, i okazuje się, że tym najważniejszym jest, yy, tą najwyższą korelacją yy, jest. Ilość znajomych i przyjaciół. I 10% najszczęśliwszych ludzi zawsze miał ten punkt ogarnięty. Element struktury i poczucia wstrętu jest niebezpieczny i doskonałym przykładem jest Adolf Hitler. To jest człowiek, który miał tak, był tak sumienny i miał tak wysokie poczucie wstrętu, że on się mył 4 razy e, dziennie. I gość miał taką wbitą fazę na ciężką pracę, że on potrafił podobno, to Peterson akurat mówił, siedzieć w samochodzie z ręką podniesioną ku górze i tak przez 8 godzin, tylko po to, aby udowodnić sobie swoją siłę woli. Siemanko, mam dla Was największy deal od KAMLI w tym roku. Jeśli dalej ktoś ma wątpliwości, czy uczyć się angielskiego, to polecam wpisać sobie kilka fraz w Google po polsku i po angielsku i porównać ilość wyników. Różnica jest drastyczna. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7. Rozmawiacie z native speakerami, czyli osobami, które od dziecka mówią w języku angielskim. Możecie sobie wybrać, jakiego akcentu chcecie się uczyć i z takim nauczycielem pracować. W Cambri możecie korzystać z zajęć indywidualnych i zajęć w małych 2-3 osobowych grupach. Z kodem Przemek 60 pierwsze 200 osób zgarnia minus 60 na plan roczny. Z rabatem możecie zacząć od 49 zł miesięcznie dla lekcji grupowych. Pełen dostęp do zajęć 1 na 1 i grupowych od 229 zł miesięcznie. Dla osób słuchających www.camybyl.com. Dobra! To tyle, uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Pozdrawiam. Piotr Widera, witam po raz drugi. Bardzo serdecznie chciałbym Ci w ogóle podziękować za tą e, drugą okazję, no bo teraz, e, jakby nie było, jesteś już. No, według mnie jesteś mega popularny. Chyba mi nawet ostatnio w wyświetlił, wyświetliło, że jesteś szóstym podcastem w Polsce. I jakby teraz. W czym? W Polsce. Ale w jakiej aplikacji? Na Spotify. Mhm. Wyświetliło mi tam top podcasty, i pamiętam, że przejeżdżałem byś jako szósty. Nie wiem, czy to był oficjalny ranking, ale widziałem, że. To, to jest dosyć płynne. No, pewnie, pewnie tak. Ale no teraz to Ty jesteś tym gościem, który może dawać ludziom platformę i u którego niektórzy chcą wystąpić, a że ja w sumie jestem też influencerem, z tego trochę żyję, to, to na pewno mi to jakoś pomoże, więc w ogóle dzięki. Żaden problem. Um, I dla ludzi, którzy cię nie pamiętają bądź nie znają, jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmujesz. Tak, w ogóle nasz pierwszy podcast ma 11 tysięcy wyświetleń, więc w porównaniu do tego, co kręcisz teraz, to pewnie wiele osób mnie, mnie w ogóle nie kojarzy. Ja nazywam się Piotr Widera i nie lubię tego mówić na głos, ale wygląda na to, że jestem specjalistą w kontekście zdolności interpersonalnych. Taki krótki background, żeby ludzie wiedzieli, co ja umiem i też pewnie o czym będziemy dziś rozmawiać. To ja po prostu bardzo, bardzo lubię ludzi, yy, uwielbiam ludzi i w pewnym momencie, jakby poświęciłem się analizie ich natury. I zaczynało się to oczywiście, jak miałem 19 lat, to wtedy nie było, o, chcę poznać ludzi ich naturę, tylko to wtedy było, jak uwieść kobietę. Więc ja w ogóle zaczynałem od takiego tematu, co już akurat wiesz od Pickup Artist, czyli siedzieliśmy na takich forach, gdzie było sporo mężczyzn, gdzie większość nie ogarniała. Ale chciała ogarniać, więc tam ludzie wymieniali się swoimi doświadczeniami, informacjami, technikami, jak poznawać kobiety. No i to był taki dość intensywny okres w moim życiu. Co dosyć toksyczne środowisko, tak już z perspektywy tak. czasu. Znaczy, wiesz co? Ja na to patrzę dwojako, na to środowisko, bo są dwie strony monety, bo z jednej strony zauważyłem, że faktycznie to może być takie ciężkie narzędzie do manipulacji ludzi i ich wykorzystywania. I faktycznie, jeżeli masz jakąś technikę, co powiedzieć, żeby ktoś cię polubił, to to może być bardzo mocno instrumentalnie wykorzystane. Ale z drugiej strony wszelka krytyka nie bierze pod uwagę jednej rzeczy, czyli jaką mamy alternatywę. Jesteś, wiesz, chłopem, który. Nie ma żadnych doświadczeń, nie umie nic zrobić, jakby w, w kierunku, żeby kogoś poznać. I, I ma czuje... dobrą intencję, żeby się czegoś dowiedzieć, tak. się czegoś się nauczyć. To, ta osoba, która wchodzi na takie fora albo odeczy na czytać książki, on ta osoba nie wie jeszcze, czy, czy to lubi, czy nie lubi, po prostu próbuje, więc tak właściwie nie ma co mieć jakiejś pretensji do tej osoby. Tak, szczególnie, że my jako faceci mamy w ogóle tendencję do gdzieś. Um do chodzenia w samotność. Ogólnie jak się sprawdza statystyki, to wiele mężczyzn z biegiem czasu szczególnie coraz bardziej rozwadniają się ich kręgi relacji i bardzo często mężczyźni, szczególnie właśnie w późniejszym wieku 40, 50, 60 lat nie mają w ogóle żadnych kręgów, a my jednak mamy taką wewnętrzną potrzebę plemienia. Więc jeśli jesteś takim gościem, ale już w wieku 20 lat jesteś samotny i tak dalej, no to to jest straszne. Nie? Tak naprawdę... To jest często dla wielu ludzi to jest jedyny, jedyna droga ratunku, żeby gdzieś przeczytać o tym i się czegoś dowiedzieć. No nie? I więc, więc to, na to można spojrzeć, jak na techniki sprzedażowe. Możesz komuś wcisnąć garnki, a możesz stworzyć jakiś swój produkt, który wierzy, że jest jakościowy, i wykorzystać tą samą technikę, ale to jest jakby intencja, tu jest ważna. Mm -hmm. Ja tylko to wspomniałem odnośnie tego, w jaki sposób w niektórych książkach wypowiadano się o kobietach, że tam to było takie trochę instrumentalne podejście, po prostu traktowanie kobiet jako takich e, narzędzi, które można w jakiś sposób obsłużyć albo w, w, wykorzystać. Więc odnośnie, tego się, od, odnośnie tego to powiedziałem, ale oczywiście nie we wszystkich książkach i nie wszyscy ludzie to są tacy. I idąc dalej, to w sumie były dość intensywne lata mojego życia yy, i. Praktycznie po dziś dzień mniej lub bardziej intensywnie uczę się na temat ludzi, bo jakby zauważyłem i to jest też chyba trochę elementem Twojej osobowości, że mnie się ciężko na czymś skupić. I zauważyłem, że wiele ludzi ma taki powtarzalny problem, że uczy się jakiejś jednej rzeczy, i ta rzecz po chwili ich nudzi. I uczą się kolejnej rzeczy, ona ich nudzi. I nagle oni mają 20 kilka lat i dochodzą do wniosku, że oni nie potrafią odnaleźć się w ogóle w tym, w tym otaczającym świecie. Ja miałem ten komfort, że ja w wieku 17 lat zacząłem trenować już tradycyjne, ja się w tym po prostu zakochałem. I miałem wtedy taką świadomą myśl, że kurczę, jak ja nigdy nie wiedziałem, że człowiek może się tak czuć, że budzę się rano i myślę, o, dzisiaj trening, albo budzę się rano i dopiero jutro trening. I, I to było dla mnie tak niesamowite i pasjonujące uczucie, że zrozumiałem, że jest tego w życiu na pewno więcej. I Więcej takich czynności, które mogą tak. bud budzić w sobie taką zajawkę. Tak, bo nagle masz 17 lat, wydaje się, że ogólnie znasz codzienność, a tu nagle, wiesz, taki strzał w głowę. Ja po prostu byłem innym człowiekiem wtedy, i, I pomyślałem, kurczę, to skoro jest taka jedna rzecz, to musi być tego więcej. I właśnie obiecałem sobie, że będę szukał tego, co mi się podoba. Więc ja miałem ten komfort, że się dość szybko odnalazłem. No i to byli właśnie ludzie. I o ile to było początku właśnie jakiś pick-up artist, to potem było to uczenie się o cechach osobowości. Pamiętam, jak na YouTubie um, bardzo popularny był Jordan Peterson, bo wtedy YouTube miał taki algorytm, że wrzucał ci takie 7, 8, 12-minutowe filmiki. I to były... Po, poszatkowane jego wykłady. Ja po prostu bardzo dużo od tego człowieka nauczyłem się na temat tego, jak czytać i rozumieć ludzi, bo on bardzo dużo mówił na temat osobowości. To była jakby jego specjalizacja. Więc... Co jest trudne właśnie odnośnie Jordana Petersona, bo teraz jest sporo hejtu wobec niego, ale te wszystkie rzeczy, które opowiada psychologiczne są zajebiście wartościowe. Tak. Ja mega lubię tego słuchać do tej pory. Tak, no nie, naprawdę to jest jakby skarbnica wiedzy. Ja y, tego człowieka bardzo szanuję, jakby z tej perspektywy, że no, to jest taki karliunk naszych dzisiejszych czasów. To jest jedna, jedyna jednostka na, na miliardy, tak naprawdę. I Mocne to jeszcze... słowa. <laughs> Ale super było wiesz, na przykład, przyjechać na jego pierwszy event, w, który był w Polsce, bo jakby. Czujesz się częścią trochę tej historii. To kiedyś za 100, 200, 300 lat to będzie pierwszy raz coś takiego, gdzie wiesz, mam jakieś zapiski Karla Junga, mam jego książki i tak dalej, a tu nagle mamy tony, mamy, mamy tysiące po prostu godzin różnych podcastów i gdzieś ktoś kiedyś za 200, 300 lat to będzie analizował jako być może człowiek, który przekazał dużo ważnej wiedzy albo widział coś wcześniej, nim to mm, na przykład wystąpiło. Ale <gryw> idąc dalej. Um, więc jakby ja się odnalazłem w, w ludziach i w zdolności do czytania ich natury. I tak jak uczyłem się najpierw trochę osobowości, to mnie nudziło. To o psychopatii, to mnie nudziło. Tu o sprzedaży, o charyzmie. Jakby więc to, to było takie szerokie morze, w które ja się mogłem zatopić i po prostu je skanować. A jak jedna rzecz mnie znudziła, to mogłem od razu przeskoczyć do kolejnej, ale to wszystko jakby było w tym, w tym samym obszarze. No i po 10 latach zauważyłem, że. Mam już takie złoto zebrane w rękach w postaci ogromnej ilości wiedzy, i też przez to, że jestem człowiekiem chaotycznym, to chciałem sobie samemu tą wiedzę posegregować troszkę. Mhm. Wziąć jakiś temat, który lubię, ale żeby mi badania, statystyki i ważne dane nie uciekły, to ja to po prostu zrobię w formie filmu i będę mógł kiedyś do tego w przyszłości samemu sobie też wrócić. Więc po 10 latach takiej nauki, ja otworzyłem swój kanał na YouTubie. Który, no już teraz prowadzę od trzech lat, i to jest trochę jak ktoś kojarzy trochę na wzór charisma comment, czyli biorę jakieś sytuacje, wydarzenia, prawdziwe postaci, fałszywe postaci i ja staram się analizować w taki sposób, żeby przyciągnąć uwagę widza, żeby on został, ale żeby on po tym filmie nauczył się czegoś nowego i czuł, że o to był fajny filmik, teraz wiem coś więcej i dostał jakąś taką technikę, którą on może wziąć od razu natychmiast, nie musi się niczego uczyć, praktykować, on po prostu może to wziąć i spróbować wykorzystać w swoim w swoim własnym życiu, i, i tutaj już y, kończąc, ym, myślę, że tutaj w tym podcaście będzie bardzo dużo takiego mięsa, bo ja lubię takie rzeczy praktyczne. Ja nie czytam psychologii, y, badań czy całych jakichś y, podręczników akademickich po to, żeby sobie je poczytać i pomyśleć: Wow, ale to jest fajne. Tylko ja, ja chcę mieć coś z tego. Jak to co, co technik. Coś, co możesz wykorzystać w, ży, w życiu codziennym. Tak jest. Tak, jak wspominałeś chyba o tych technikach czytania ludzi jak książki. Z tego co, z tego, co już rozmawialiśmy, to jest aktualnie twój konik chyba, co? Tak jest. No myślę, że się najbardziej specjalizuje w takim zrozumieniu ogólnej charyzmy, wyłapywaniu tego, jak powinno się mówić i formułować zdania, żeby być dobrze zrozumianym. No i jak właśnie tak partycypować z ludźmi, a do tego jeszcze no, chyba czytanie ludzi to jest chyba na taka najfajniejsza rzecz. Ja lubię mieć świadomość, bo jakby ludzie to jest w ogóle gatunek hypersocjalny, i na przykład było takie polskie badanie, gdzie wyodrębnili 28 czynników, które wpływają na nasze poczucie szczęścia, i okazuje się, że tym najważniejszym jest, tą najwyższą korelacją jest ilość znajomych i przyjaciół. I 10% najszczęśliwszych ludzi Zawsze miał ten punkt ogarnięty. Więc wygląda na to, że żeby być tym najszczęśliwszym człowiekiem, to to musisz mieć po prostu ogarnięte. Więc ja, wiedząc to, i też przez to, że mnie ludzie napędzali, to jakby. Pomyślałem, że fajnie będzie otaczać się dobrymi ludźmi, którzy nie są toksyczni, wspierają cię, inspirują, pomagają, ty możesz pomagać im, żeby to było po prostu takie wszystko zdrowe i fajne. No i nie ukrywam, że tutaj akurat mi się udało. Mam naprawdę dużo ciekawych kręgów znajomych. Jestem z nich mega dumny i to są często ludzie, do których jest trudno mieć dostęp. I budowałaś się świadomie? Tak. Tak, zdecydowanie. No nawet myślę, nasza relacja jest w minimalnym stopniu świadomie budowana. Tak, ale e, mówię, że szukałeś osób nietoksycznych, więc nie rozumiem, dlaczego to miało <noise> się Wiesz, po prostu kolejny krok jest taki, że jak ktoś jest toksyczny jak Przemek, to trzymasz go troszkę dalej, raz na jakiś czas się zobaczysz i wtedy, wtedy nie powie nic złego Twojej, twojej dziewczynie. Um. W jakim, kiedy zacząłeś podchodzić do tego w taki świadomy sposób, że stwierdziłeś, dobra, zacznę budować świadomie bardziej kręgi, tak żebym był z tego zadowolony i żeby to rzeczywiście boostowało mój poziom szczęścia w życiu? Wiesz co? Wydaje mi się, że nie było jakiegoś takiego jednego wydarzenia, jednej myśli. To bardziej było jakieś takie świadome przejście, ale też myślę, warto zaznaczyć, że ja chyba tak od początku miałem. Że jakby mam po prostu cechy charakteru i predyspozycję do tego, żeby być gościem, który lubi wszystkich. Nie chodzi mi tu teraz o jakieś przypotobanie się komuś, żeby ej, polub mnie, bo, bo chcę być lubiany, ale bardziej o to, żeby wiedzieć, jak rozwiązywać pewne konflikty i rozmawiać z każdym człowiekiem, nieważne jaka jest, jego, jaka jest jego osobowość, bo ja po prostu miałem tak, że i w podstawówce, technikum, praktycznie wszędzie miałem tak, że jak miałem powiedzmy, szczególnie pamiętam, to było widoczne w technikum, bo już trochę moja osobowość się wykształciła, że miałem tam powiedzmy 30 osób w klasie i nieważne, czy to były nerdy, czy to były dresy, czy to był ktokolwiek inny. Czy do której grupy należałeś? Yy, ja byłem dresem. Yy to nie, nieważne, jaka to była grupa, i ja z nimi miałem jakiś kontakt i się z nimi lubiłem. Z dresami szedłem za salę palić yy, i z dresami trzymałem dlatego, że ja mam, jako skrajny ekstrawertyk, mam bardzo wysoką potrzebę stymulacji, żeby mm -hmm. mnie nic nie przytłacza, a nawet ja potrzebuję, żeby mnie coś przytłuczyło, bo ja wtedy czuję, że żyję. A to byli najśmieszniejsi ludzie, bo takie studenciaki, co tam gdzieś sobie poszły na piwko i porozmawiali na imprezie, to ja tak siedziałem, czasem mówię... Normiki tak zwane. Tak, no. Ostatnio się dowiedziałem, że to są normiki. No myślę sobie, co tu się dzieje, nie? Ja tu potrzebuję więcej. I dresy to, dresy to było to. Więc nawet miałem pamiętam okres, jak jeden znajomy, który był wspaniałym, jak na, na tamte czasy i wiek, storytellerem, jak opowiadał nam historię, jak zaczęli jeździć na mecze ruchu chorzów i gdzieś tam mieli jakieś w ogóle bójki, że ktoś ich, jakieś pięć aut podjechało, zaczęło ich gonić i oni dosłownie jak w filmie uciekli gdzieś tam pod Tesco, ci ich zrobili tak, stanęli przy tej ścianie pod Tesco, ci zrobili taki półokrąg i mieli już Mieli już ich zmiażdżyć, a tam wiesz, z drugiej strony przyleciało 40 gości, którzy mieli zbiórkę trochę dalej, i dostali od nich telefon, i wiesz, na sam czas, jak ja to szamią wie, jedziemy na meczę, jedziemy, będzie się coś działo. To teraz brzmi podejrzanie, ale wtedy jak byłeś w szkole, to nie, nie myślało się w taki sposób. Wtedy internet nie był taki popularny, nie było, było tak popularne, nie były tak popularne social media, więc to się wszystko wydawało normalne. Nie? Ja, ja pamiętam też, że mi znajomi opowiadali, że jeździli na różnego rodzaju. Dziwne zbiory, właśnie e, kibolskie I ja nie pamiętam, żebym miał takie myśli, że o, to są jakieś patusy, nie będę się z nimi zadawał, bo nie biją ludzi. To było po prostu normalne. Była jakaś grupka ludzi, którzy biją innych ludzi i to, to było to totalnie akceptowalne. No tak, tak, to jest w ogóle, wiesz, teraz nam się zmienił strasznie świat przez social media, że. Um. Teraz już nie można być ludzi. Znaczy to raz, nie? Że tak my my, oczywiście. my jako ludzie się samo udomowiliśmy, nie? Mm -hmm. Wszystkie agresywne jednostki zostały w ogóle wyrzucone. To jest nawet, e, robiłem materiał dla Wojny Idei i on, e, tam było takie bardzo fajne badanie w, w książce Jonathana Haita, gdzie e, babka wzięła dzikie lisy, wybierała z nich e, te najmniej agresywne, po prostu je selekcjonowała i dosłownie kilka. Przepraszam, pokoleń później um, już zmieniały się ich e, cechy, e, nawet fizyczne, że im się zaczęły kręcić ogony, zrobiły się bardziej takie pufnaste mniej agresywne. Tak. I, i, i to nie tylko się objawiało w ich e, zachowaniu, ale również w cechach fizycznych. I oni tam doszli do wniosku, bo, że jakby zmiany, które zaszły, były za szybkie jakby z perspektywy ewolucji. ewolucyjnej. Mhm. I oni po prostu doszli do wniosku, że jeżeli robimy selekcję jakichś jednostek, to to może się zmienić właśnie całe zachowanie grupy i hajt to odniósł do ludzi, że u nas przez to, że stworzyliśmy sobie bezpieczne środowisko, to każda skrajnie agresywna jednostka była wyłączana z tego, więc musiały się dostosować do tego środowiska. I my w ogóle ogólnie Europa Zachodnia, to wszystko, my się w ogóle bardzo mało agresywnie zrobiliśmy. Tak, dla przypomnienia, w 2000 roku. Do dziś ilość, um, nie pamiętam jak się to przestępstwo teraz nazywa, ale to jest dziesiona? Dziesiona, to, <głos> <głos> pobicie z kradzieżą, ale to miało jakieś tam inną nazwę jakąś napaść, co, co, coś takiego. E, e, przez 23 lata spadło ponad dwudziestokrotnie, jakby w ogóle występowanie takich rzeczy. Kiedyś w latach 90., jakieś pseudomafie, jakieś kluby, narkotyki, pobicia. Jakiś haracz to była całkiem normalna rzecz, a dzisiaj to jest nie do pomyślenia. To jest to samo, co mówi Jordan Peterson odnośnie. On mówił, że jak przychodzą do niego pacjenci, którzy, jak on to nazywa, muszą zjednoczyć swoją osobowość z cieniem, to jak jednoczą tą osobowość, to mówił, że rysy twarzy im się zmieniają. Jeżeli jak bardziej dostrzegą tą swoją jakąś agresję i negatywne cechy, to, to widać to po twarzy człowieka. To są oczywiście jego subiektywne doświadczenia, mm -hmm. ale pamiętam, że coś takiego mówił, co mi się od razu przypomina, jak opowiadasz o tym. A to jest, to jest akurat bardzo ciekawe. Nie słyszałeś tego? Nie, tego akurat. Nie. On mówił zawsze, że i tak pamiętam, że to podkreśla, że nawet ich rysy twarzy się zmieniają, że to widać po, po twarzy człowieka, jak przechodzi na terapię i po prostu się zmienił w pewien sposób. Ale może być też zbajosowane dlatego, że jest super terapeutą. Tak, tak, to drugi karlium. pamiętaj. <grym> <grym> no więc tylko tak dokończę, do że ja po prostu zawsze miałem tak, że lubiłem się z każdym. i, i Więc miałem ku temu predyspozycję i starałem się zrozumieć po prostu każdego i z każdego źródła trochę brać, szukać innych jakby perspektyw, nieważne właśnie czy to był czy to była osoba uzależniona od komputera. To jakby w każdym starałem się znaleźć coś, coś fajnego, więc nie było takiej, takiego momentu, gdzie sobie powiedziałem: O, teraz będę świadomie budował te kręgi. Tylko od początku gdzieś już naturalnie to robiłem, a potem po prostu to się stało bardziej świadome. Mm, tak jak rozmawialiśmy już przed podcastem, dla mnie to jest bardzo ciekawe, że ty nie masz żadnego takiego social anxiety. Że nie masz czegoś takiego, że wchodzisz do jakiegoś środowiska i że czujesz się zagrożony, albo czujesz, że ktoś cię zaraz atakuje, to jest dla mnie niesamowite. Jakby, I że mówisz, że miałeś to od zawsze. Ja mi się wydaje, że ja zawsze miałem w drugą stronę, że zawsze jak wchodziłem, to to było dla mnie takie środowisko zagrożenia. Dlatego pewnie też jestem wycofaną osobą bardziej niż ty. No, ty jesteś w ogóle chyba bardziej neurotyczny, a ja to prawie na zero mam. Ale jak, z czego to się bierze myślisz? Nie, no, na pewno, na pewno geny w dużej mierze. Też ostatnio, on teraz dużo podcastów nagrały, ja teraz zapomniałem jego nazwiska, ale gość przez całe życie właśnie badał jakieś tam elementy związane ze stresem. I na przykład powiedział, że bardzo duże znaczenie ma to, jak twoja matka czuje się w trzecim trymestrze. I że jeżeli ona będzie wtedy zestresowana, to możesz po prostu urodzić się z anxiety, którego nigdy do końca życia jakby już się nie pozbędziesz. Jakby to, jest, to jest w dużej mierze, my dostajemy to w genach, a może mieć też na to wpływ czynnik środowiskowy, nawet ostatnio o tym gadaliśmy, że to jest mniej więcej przyjmuje się 50 na 50. W zależności od tego, kogo słuchasz też. Tak. No, od, od twojego środowiska. Mhm. Hmm. Mówię, kogo słuchasz w kontekście jakichś innych naukowców, bo są naukowcy, którzy nawet mówili, że 90-10. Hmm, tak. No, to jest, to jest w ogóle trudno y, wyjaśnić, y, bo ja na to trochę patrzę tak, że my mamy pulę genów, która się nie zmienia, ale i te elementy będą zawsze występowały, ale środowisko może na nie wpłynąć tak, że na przykład jeżeli masz jakiś, powiedzmy, jesteś człowiekiem, który ma problem z agresją i irytują go inni ludzie. To na przykład jest taka prosta technika, kiedy ktoś ci zajedzie drogę i ktoś, wiesz, normalnie trąbi, krzyczy i przeklina, to ta osoba się nakręca, więc ona jakby swoje geny się manifestują. Ale jeśli powiesz takiej osobie, aby uczyła się, że kiedy ktoś tak zajedzie, stara się usprawiedliwić tego człowieka. być może jest zaspany. Ja, o, mi też się kilka razy to zdarzyło. Może nie zrobił tego, może gdzieś się śpieszy. Jeżeli usprawiedliwisz jakoś tego człowieka, to nie, nie będzie tego triggeru i te emocje nawet nie zdążą powstać. Więc one faktycznie dalej będziesz człowiekiem, który genetycznie ma problemy z agresją, ale przez to, że masz jakiś środowiskowy element, sposób myślenia, to możesz to powstrzymywać. Tak to tak zwane narzędzie. To ja ostatnio coś takiego wykorzystałem w tej sytuacji, które ci dzisiaj opowiadałem, że, że umówiłem podcast i pierwszy raz mi się to zdarzyło, ale umówiłem podcast i wpisałem go na nie tą datę, co trzeba. I okazało się, że gość przyszedł dzień wcześniej, niż ja myślałem, że on przyjdzie. Mm -hmm. Taki mega poważny gość. No i ja taki zdziwiony otwieram drzwi i patrzę, na ten gościu, który, z którym mam nagrywać podcast jutro dopiero. I myślę sobie, ja pierdolę, co ja teraz zrobię. I oczywiście wyjaśniłem mu na tyle kulturalnie, na ile potrafiłem, żeby taka sytuacja zaszła i że możemy się umówić. On się oczywiście trochę zdenerwował, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Zamknąłem drzwi, usiadłem sobie na sofie i myślę sobie, co ja odjebałem, jakby jak się można tak w ogóle zachować? Ale i to tak trwało przez jakiś czas i w pewnym momencie sobie pomyślałem, no dobra, ale przecież ten gość też popełniał błędy w życiu. Jakby nikt nie jest bezbłędny i można sobie spokojnie do tego podejść. I jakby postarałem się to tak właśnie racjonalnie wytłumaczyć, że tak właściwie to nie ma się czym przejmować. No i jeśli zrobiłem to raz przez wszystkie podcasty, które nagrałem, no to nie masz takiego dużego problemu, tak? Ty, ale dobrze, w drugą stronę to użyłeś dokładnie. Nie? Mhm. No, właśnie o to mi chodzi, żeby, żeby sobie, żeby coś takiego wytłumaczyć i w i przez to, że mam skłonności do tego, żeby się obwiniać za niektóre rzeczy, to zracjonalizowałem to sobie jeszcze nie obwiniałem tym więcej. Tak, i ja po prostu wychodzę z założenia, że mamy te geny, które są niezmienne, ale możemy jakimiś czynnikami środowiskowymi, dlatego w pewnych. E, e, ogólnie przyjmuje nauka, że jest to 50 na 50, bo faktycznie my jesteśmy w ogóle jedynym gatunkiem, który tak dziwnie się rozwija, bo. Em, My przez to w pewnym momencie naszego, naszego życia nasze mózgi urosły dwukrotnie i żeby nie zabijać naszej rodzicielki, no to po prostu e, rodziliśmy się wcześniej. I my na początku jesteśmy dawnami, które nie wiedzą w ogóle, to dla daunów. <noise> ale jesteśmy daunami, które um, nic nie wiedzą, co się dzieje. My, w ogóle, y, emocja zazdrości dopiero przychodzi przy dziewiątym miesiącu, więc zakłada się, że my dopiero wtedy jesteśmy samoświadomi, że ktoś ma coś, czego my nie mamy. Więc my przez dziewięć miesięcy nawet nie wiemy, że jesteśmy jakąś y, istotą. Y, do, dokładnie. I to, i to powoduje, że na nas inni ludzie bardzo, bardzo mocno wpływają. Mamy ten element właśnie y, dostrojenia się, na przykład, emocjonalnego, ale to pewnie trochę później o tym porozmawiamy. Czyli nawet było takie badanie, gdzie urodziło się świeże, jakby nowe dziecko się urodziło i go, ono miało dosłownie kilka, kilkanaście minut. I gość zrobił eksperyment, że pokazywał miny temu dziecku i to dziecko jeden do jeden kopiowało te miny. I to po prostu um, neurony lustrzane polegały w tym wypadku na tym, że dziecko widząc, co ten człowiek robi, jego mózg się odpala w ten sam sposób, jakby to ono robiło i nieświadome dziecko dokładnie w ten sam sposób e, tworzyło swoją ekspresję. I to jest najpewniej być może po to, że mm, kiedy ty jeszcze nie jesteś świadomy, to po prostu kopiujesz swoje, swoje otoczenie. I dlatego ten element jest bardzo ważny, a ludzie super doskonale uczą się y, poprzez obserwację. I to też chyba działa w ten sposób, że jeśli kupiłeś czyjeś nastawienie i emocje, to ta osoba lepiej ci rozumie, co sprawia, że ta osoba najprawdopodobniej będzie do Ciebie mniej agresywna. Więc to jest takie samo zachowawcze. Znaczy, ogólnie masz coś takiego, to może teraz o tym powiem, to się nazywa dostrojenie emocjonalne i to polega po prostu na tym, że kiedy Ty obserwujesz jakąś osobę, ktoś opowiada jakąś historię, jest ekspresyjny i tak dalej, to Ty łapiesz emocje tej osoby niezależnie od tego hmm, czy to są pozytywne emocje, czy nie. Ale klucz tutaj jest takie: to jest ciekawe, że my musimy być zbliżeni naszą tonacją, naszą głośnością mówienia, naszą ekspresją, i czym bliżej siebie jesteśmy, tym łatwiej złapać do drugiej osoby sympatię. I, i, i to samo jakby działa w drugą stronę. Że jeżeli masz taką sytuację, że idziesz gdzieś na imprezę, porozmawiaj z kimś, po czym wracasz, i myślisz sobie. No, ten gość sobie nic złego nie zrobił, nic złego nie powiedział, ale coś mi tam nie pasowało. To na 99% wy po prostu byliście na innych skalach, jeżeli chodzi o waszą ekspresję i nie mogliście się fizycznie synchronizować. I były na przykład badania, gdzie Brano kobiety, które miały depresję, żeby przyszły z mężami na sesję terapeutyczną, i mąż jakby siedział obok. I okazywało się, że te małżeństwa, które były najbardziej zsynchronizowane ze sobą fizycznie, to wtedy częściej mąż łapał negatywne emocje od swojej żony. I tak samo były badania, które wykazały, że jeśli nauczyciel był zsynchronizowany fizycznie ze swoją klasą i na odwrót. A w jaki sposób mierzam, czy nie są zsynchronizo synchronizowanie, czy nie? Tego tego niestety nie wiem. To jest jakby fragment z książki Daniela Golmana Inteligencja emocjonalna, mhm. gdzie jest jakby cały rozdział temu poświęcony. I tam jest po prostu krótka wzmiana, że to był bodajże John Cacioppo um, sprawdzał te rzeczy i wykazało, że jak ludzie byli blisko, nauczyciel, klasa, to wtedy darzyli się wzajemnie większą sympatią. Bo to jest trochę sketchy, jak w takim razie rozpoznać, że ktoś jest zbliżony do kogoś emocjonalnie, ktoś nie jest zbliżony. To też będzie zależało od osoby, która, jest obserw która obserwuje, nie? No. Jedna osoba powie, o nie są zbliżeni, bo mają tak samo ustawione nogi, a druga powie, nie, ale nie są zbliżeni, bo tamta ma rękę tak, a ten ma rękę tak. No, pe pewnie jak wszędzie to będzie kilka, kilkanaście jakichś punktów, na przykład w kontekście ekspresji, szybkości mówienia, tego jak osoba się ogólnie zachowuje. Mowa ciała, mhm. mowa niewerbalna, o, może nie ciała, co, co niewerbalna. Um, wróćmy do tego czytania ludzi jak książkę, to, to mm. mnie zastanawia, co, co, co ty rozumiesz, mówiąc, czy, czytać ludzi jak książkę? No, jeśli się zastanowimy, to tak naprawdę jesteśmy już istotą na wszersi wzdłuż zbadaną. Nie wiem oczywiście wszystkiego, ale są pewne stałe elementy, które występują u każdego człowieka. Czyli przykładowo to mogą być nasze cechy charakteru. Jeżeli potrafimy odczytać czyjąś cechę charakteru, jaka ona jest, to będziemy potrafili przewidzieć takie rzeczy jak na przykład preferencje tej osoby. Będziemy potrafili przewidzieć jej przyszłe zachowania albo pomyśleć jak ona w danej sytuacji by się zachowała. Mhm. Więc wiedząc do jakich koszyków możemy zrzucić człowieka, możemy te koszyki wyodrębnić, jeśli jesteśmy w stanie stwierdzić przynajmniej w przybliżeniu to, to jaka jest prawda, czyli to jakie to jeżeli jesteś w stanie wyczytać te cechy charakteru, no to e, faktycznie teraz masz jakby przed sobą osobę i wiesz już, jaką interakcję z nią podejmować, wiesz e, jak zrobić, żeby cię polubiła, wiesz jak ona może mieć nawet problemy. To jest w ogóle czasem zabawne, że jak spotykasz ludzi nieświadomych, to czasem po dość krótkim, krótkiej rozmowie Potrafię powiedzieć coś w stylu, o, ty pewnie masz problemy z tym. I oni tak, o, Boże, skąd on to wie? I potrafisz im powiedzieć jakiś stały powtarzający problem w ich życiu, który oni nawet nie rozkminili, że to jest stały powtarzający się problem w ich życiu. A um, jak słuchałem podcastu z tobą, to podawałeś fajny przykład. Jak spotykasz się z dziewczynami i ta dziewczyna jest zorientowana na karierę, jest na przykład księgową i tak dalej, i powiedziałaś, powiedziałeś, że załóżmy, że taka dziewczyna rozstała się ze swoim chłopakiem, ale i ty mówisz. Prawdopodobnie przeszkadzało ci to, że ten chłopak zawsze zostawiał skarpetki obok łóżka. Tak, tak, zresztą mi to tak, no. no. Ale to o czymś takim mówisz. O czymś takim, dokładnie. Mm, jakie kubełki tych osób ty rozróżnisz w takim razie? No, jak, jak to sobie, sobie sam dzielisz? Mm, no Pierwsza najważniejsza rzecz jest taka, że można to robić na własną rękę, możesz mieć jakieś predyspozycje, żeby czytać ludzi lepiej. O których też pewnie zaraz porozmawiamy, no ale właśnie tutaj bardzo dobra jest nauka. To znaczy, mamy tyle badań, które są wręcz na milionach, po prostu na, na próbach liczonych w milionach, no to cechy charakteru. Więc jakby ten element, przykładowo mam wielką piątkę, to jest tak ekstrawersja, otwartość, neurotyczność, ugodowość i pewnie mi się ekstrawersja, introwersja. To, te pięć cech, jak już to, to jest skala, każdy z nas leży gdzieś na tej skali. Jak potrafimy wyczaić, gdzie ktoś leży na tej skali, to to już nam dużo powie o człowieku. Więc jeżeli wiemy, że ktoś jest bardziej na przykład ekstrawertykiem, to już jesteśmy w stanie mieć podejrzenia co do pewnych y, sytuacji w jego życiu, czyli na przykład, o dobra, czyli to może być osoba, która. Potrzebuje trochę więcej stymulacji, więc na przykład to będzie człowiek, który z chęcią przeżyje pewne doświadczenia bardziej. Jeżeli wierzy, że Na ktoś... pewno wśród ludzi. Tak. Znaczy, po prostu ekstrawertycy swoje skupienie często kierują na zewnątrz, więc często, często to są ludzie, ale nie tylko, bo jakby to, to nie jest temat, który jakoś. Bardzo dobrze znam, ale kiedyś, jak ludzie do mnie przychodzili na konsultacje, to polecam im zrobić taki darmowy test Wielkiej Piątki i ciekawiło mnie, czy z tego, co wyczytam, będę w stanie jakoś to przełożyć na tę osobę. Mhm. I na przykład była tam ciekawa rzecz, że spotkałem gościa, który miał bardzo wysoką ekstrawersję. Ale miał ekstrawersja w tym teście dzieliła się na 5-6 punktów bodajże. I jeden z nich to ekstrawersja bo... się dzieliła jeszcze na 5-6 punktów. Tak, mm. tak. I Na przykład jedną z nich była satysfakcja właśnie ze spędzania czasu z ludźmi. Ja miał ogólną ekstrawersję wysoką, ale miał bardzo niskie y, y, satysfakcje ze spędzania czasu z ludźmi. Ja mu powiedziałem, Ej, jakby nie wiem jak to działa, bo ja się teraz tego uczę, tego wszystkiego. I jakby zapytałem go, jakiego życie wygląda i, i jak on się do tego by odniósł i faktycznie to był bardzo interesujący Inteligentny informatyk, który lubił intensywne życie. On często iści w góry, często robi jakieś swoje rzeczy. On miał tą ekstrawersję w formie potrzeby stymulacji, czyli ale e czyli, nie poprzez ludzi. Czyli ekstrawersja to jest też potrzeba takiej zewnętrznej stymulacji, czyli na przykład pojechać na go Gokarty albo co, coś cokolwiek tego typu? Tak. Czyli to nie jest tylko odbycie otwartym do ludzi. Nie, nie, nie. Właśnie, właśnie nie. Ja byłem przekonany, że ekstrawerty to są ludzie, którzy lubią spędzać czas wśród ludzi. No właśnie, właśnie wyobraź sobie, że nie, bo często polega to właśnie na tym, że po prostu ekstrawertycy często do, do zewnątrz kierują swoje skupienie, więc często tym skupieniem są ludzie, ci ludzie dają też stymulację i to jest w ogóle częsta różnica między introwertykiem a ekstrawertykiem, czyli um, osoby introwertyczne to nie jest tak, że one nie lubią ludzi, one uwielbiają ludzi, one mogą mieć super przyjaciół, z których kochają, ale kiedy oni pójdą na imprezy i masz huk, jest głośno, ktoś coś mówi, jakby... To jest po prostu dla takich osób przytłaczające, bo jest tam za dużo e, stymulujących bodźców i dlatego często te osoby po imprezie muszą odpocząć w jakiejś takiej, takiej ciszy. Plus te osoby najprawdopodobniej po swoim przykładzie patrzę, że mają dobieranych znajomych, tak, że to nie są jakieś super głośni, super ekstrawertyczni ludzie, którzy będą cię wyciągali zaraz na imprezę i choć tu zrobimy to i pójdziemy na Sylwestra, tylko to są raczej właśnie tacy strealowani ludzi, z którymi się łatwo rozmawia jak i będąc introwertykiem. Dokładnie, tak jakby się dostroili emocjonalnie. Tak, dobierają sobie w ten, sposób, w ten sposób ludzi. Z tobą to jest ciekawe, jak się z tobą rozmawia, bo ty z tego, co rozumiem, jesteś ekstrawertykiem, ja jestem introwertykiem i pomiędzy nami rozmowa jest całkiem wyrównana, a przynajmniej bazując na tym, co było przed podcastem. Mhm. A z reguły to jest tak, że jak rozmawiam z ekstrawertykiem, to nie są dominujące bardzo. Tak. Jak, tak. To, to jak to jest możliwe, że ty nie jesteś taki dominujący? Znaczy, na pewno trzeba się poruszać, umieć poruszać po tej skali. To jest jakby choćby powód, dla którego y, warto y, Wiedzieć, jak czytać ludzi, bo jak, jak nałapiesz tej takiej podstawowej empatii, kto jaki jest, i, i dowiesz się o kilku takich podstawowych informacjach teoretycznych, przykładowo niech będzie to dostrojenie emocjonalne. To ja teraz wiem, że żeby umieć porozumiewać się z introwertykami, ja muszę po prostu się odrobinę bardziej stonować. Czasem zamknąć mordę, dać im jakby zostawić trochę przestrzeni. I robisz albo... to celowo? Znaczy, wiesz co, to, to było tak, że jak się tego dowiadywałem, to na początku robiłem to świadomie, a potem to przechodzi w taki element. Yy, nawyku. Tak, no, to, jest już, to jest już naturalne po prostu. Na tym się właśnie zastanawiałem. Um, ja mam obiekcje, często, właśnie do różnych tego typu technik, pod względem tego, że to jest, mam wrażenie, że to jest trochę niemoralne, ale później się zacząłem nad tym zastanawiać i że to jest niemoralne tylko w momencie, kiedy robisz to świadomie. A po pewnym, po pewnym momencie przestajesz robić to świadomie, więc to już przestaje być niemoralne. Wiesz ty... co? I Ja z kolei na to trochę patrzę tak, że ja jednak mam coś takiego, nie wiem, czy inni ludzie tak mają, ale ja mam coś takiego, że bardzo mocno kontroluję, się z tym, co mówię, i zastanawiam się, co ja mogę powiedzieć, żeby do drugiej osoby dotrzeć jak najlepiej. Więc jest jakiś taki element świadomości i obserwacji tego, że zastanawiam się, czy ta rozmowa idzie dobrze, czy może ją puścić w jakiś inny kierunek. Więc ja robię to świadomie, ale faktycznie to, to co wydaje mi się ważne i wartościowe, to jest to, że ja. Staram się być w stu procentach zgodny ze sobą. Czyli nigdy nie powiem i nie zachowam się w stosunku do drugiej osoby w sposób, który jest fałszywy i sztuczny. Manipulacyjny jakiś. Tak, bo wiem, że jeżeli bym poszedł tą ścieżką, to być może moim nawykiem stałoby się wiesz, przymilanie ludziom. Kłamstwo. Tak, no. Czyli na przykład, wiesz, tak jak, tak jak było z nami, bo zresztą yy, to, co wspomniałem wcześniej, że przed oficjalnym rozpoczęciem podcastu. Że ja sobie trochę ciebie upatrzyłem, bo wydawałeś mi się mega ciekawym gościem, i gdzieś chciałem się tutaj. Pojawić obok ciebie, bo mówię, kurczę, jakby ciekawa persona ma na to wszystko plan. Ja, ja wiem, że ty kiedyś będziesz popularny, fajnie będziecie poznać, zanim będziesz popularny, żebyś nie myślał, że jak gdzieś na twoje wyświetlenia, ale to była świadoma myśl. Tylko, że to nie było tak, że ja na przykład potem, jak po naszym podcaście pisaliśmy na Instagramie, to było, o dobra, teraz napiszę do Przemka, żeby on mnie polubił tutaj i mnie drugi raz zaprosił. Czy co? Nie użyję że, techniki tej z książki na tamtej stronie. Tak, że, że to wszystko było, każda rzecz, którą ci wysłałem, napisałem, to było coś takiego, okej, okay, on mi się wydaje ciekawy, więc chcę z nim mieć jakiś kontakt, ale wyślę mu tylko to, powiem mu tylko to, co faktycznie czuję. To jest chyba tak, jak mówiłeś tą sprzedażą, że mieć umiejętności sprzedaży, a wykorzystywać je w jeden albo drugi sposób, to są dwie kompletnie odrębne rzeczy. I to, że jesteś świadomy od tego, jak działają relacje, to nie znaczy, że będziesz sobie wykorzystywał jakoś przeciwko drugiej osobie albo przeciwko sobie. Tak, poza tym, wiesz, to jest ogromna zaleta, że wyobraź sobie że na przykład jesteś mężem, masz rodzinę i chcesz, żeby ta rodzina była stała, to dobrze wiedzieć, co dzieje się w głowie drugiej osoby, bo jest wielu facetów, którzy mają sytuację, że przychodzi do nich nagle żona i mówi, a bierzemy rozwód. I często, często faceci mają coś w stylu... Ja myślałem, że wszystko jest w porządku. A potem, kiedy kobieta mówi, co się działo, to ona mówiła, narzekała, ale to nie było takie narzekanie: Ej, słuchaj, goście, jeśli coś tu się nie stanie, jeśli tego w jakiś sposób nie zmienimy, to to się może rozpaść. Musimy coś z tym zrobić. Kobieta częściej mówi coś w stylu: o, znowu tego nie zrobić, ale bo ty mnie nigdy nie słuchasz. I to jest jej forma komunikacji. Ale przez to, że facet lubi, jak się mówi mu coś wprost, to nie dostrzega tego, co kobieta mu próbuje przekazać i potem. O Boże, jak to się mogło stać? Kiedy to w ogóle miało miejsce? Więc jakby te zdolności są mega potrzebne do właśnie choćby długoterminowych relacji. I są dużo bardziej potrzebne, prawdopodobnie dlatego, dlatego to środowisko jest takie popularne wśród mężczyzn, bo to jest dużo bardziej potrzebne mężczyznom, bo my się między sobą raz nie, nie potrzebujemy aż tak dokładnie komunikować, bo nie tworzymy tak dużo problemów. Największe problemy mamy w komunikacji, w komunikacji z kobietami, bo one są właśnie. Zupełnie inne niż my, i tego się trzeba tak. zwyczajnie nauczyć. Natomiast tak. one się nie do końca muszą uczyć nas, bo my jesteśmy dużo prości. Znaczy, kurczę, Wydaje mi się po prostu. Czy prości? Myślę, że wydaje mi się, że jesteśmy prości. Dla nich. One zresztą same mówią. Mówię, nie że... mówię to, że my jesteśmy coś bardzo skomplikowani, co ja po prostu chyba mam tutaj takie stanowisko, że. Jest trochę jakby męskiej i kobiecej energii. I mhm. trzeba umieć y, używać i tego, i tego, i mieć empatii do, do tych dwóch rzeczy, to wtedy jakoś się to dobrze wyrówna. Bo na, na przykład może nie wyglądam, może się nie zachowuje, no ale jestem stosunkowo bardzo kobiecy. Ja widzę, że w, w genach mam ugodowość, ja staram się, żeby wszyscy mieli dobrze wokół mnie. Ja przez długi czas miałem problem z mówieniem pewnych elementów, bo o Boże, to jest konflikt, ja nie chcę, żeby ten człowiek się źle poczuł przez to, więc jak dawali mi złe zamówienie w restauracji, to nie no, zjem. <noise> Ale przez to, że siedziałem z dresami, to to był ten czynnik środowiskowy, od którego złapałem tej męskiej energii spojrzenia i to jakby mi pozwala trzeźwiej spojrzeć i na to, i na to. Chyba generalnie mężczyźni, którzy mają jakieś takie usposobienie psychologiczne i zainteresowania w tą stronę, to są bardziej właśnie mężczyźni, którzy mają więcej cech kobiecych. Pamiętam, że tak. George Jordan Peterson też to mówił mhm. o sobie. No bo to widzisz i to jest jeden z koszyków, nie? Mhm. To, jest, um, to jest ugodowość. Yy, ogólnie m, mamy taką cechę charakteru, którą jest ugodowość, i ją najprościej można by. O, przykład, jak można czytać ludzi. Ugodowość polega na tym, że możemy coś zrobić albo to jest bardziej albo skupienie do wewnątrz, albo na zewnątrz. I osoby bardzo ugodowe, one patrzą na zewnątrz i myślą o innych. O innych. Co ta osoba pomyśli, jak ona się poczuje. W skrajnych przypadkach może to być do tego stopnia, że osoba ugodowa to jest często u wielu kobiet, bo kobiety są statystycznie bardziej ugodowe. Hmm. Taka matka, Polka. Y, ogólnie y, to bierze się najpewniej z y, kwestii dziecka, bo gdyby matka. Y, była bardzo mało ugodowa, dziecko by jej coś się czało, to on powiedział, weź, no nie masz się, ogarnij się, a ja sobie idę tu załatwić swoje rzeczy, bo nie ma na to ochoty. Tylko ona musi no, właśnie przebywać z tym dzieckiem i, i z nim partycypować często przez wiele, wiele godzin. Więc w ogóle jest założenie, że układ nerwowy kobiet jest Dostosowany do dzieci, tak naprawdę. Nie jakby do nas, tylko do tego, żeby było, mogła panować nad tym dzieckiem. Mhm. Więc one często, w skrajnych przypadkach, może być nawet tak, że kobieta ugodowa, lub osoba bardzo ugodowa, założy, co ty możesz pomyśleć, założy, że ci się to nie spodoba. I ona się zaczyna autocenzurować. I może być tak, że tobie to w ogóle nie będzie przeszkadzać, ale ona w swojej głowie mówi, nie, to mu się nie spodoba, i ona siedzi cicho. I ona nic nie mówi, i jakby zamyka się na to, i często sama sobie podcina. Skrzydła w ten sposób? E, tak, no. Zakładając coś za kogoś i wyciągając jakby pewne wnioski. I. Dlatego osoby ugodowe charakteryzują takie rzeczy jak na przykład um, problem z ustaleniem własnych celów. Więc często oni chcą tak zadowolić wszystkich innych wokół siebie, że zapominają o samych sobie. Więc często to są ludzie, którzy poszli na jakieś studia, bo matka wywarła na nich presję. To są ludzie, którzy zapominają o swoich własnych potrzebach po to, żeby ktoś poczuł się lepiej. Właśnie, ale y, zaletą tego wszystkiego jest to i to, to jest to, co mówiłeś o, o psychologii y, to jest y, główny czynnik empatii. Bo, kiedy jesteś ugodowy, to myślisz o perspektywach innych ludzi. Mhm. I teraz chcesz wysłuchać tej perspektywy, nie chcesz konfliktu, więc słuchasz tego, co ten człowiek ma do powiedzenia, i w ten sposób uczysz się wielu perspektyw, czę często na przestrzeni długiego czasu. I kiedy mijają miesiące, lata, to Ty już znasz na tyle dużo perspektyw, że jakby wiesz, jak się w tym poruszać, potrafisz wykazać empatię do, do, do innych ludzi. No i to ma oczywiście swoje minusy, o których wspomnieliśmy, ale właśnie przez to, że to jest spektrum i to jest skala. To jeśli jesteś po jednej stronie, to będziesz miał zalet jednej strony, ale będziesz miał problemy z zaletami drugiej strony, czyli właśnie um osoba na przykład bardzo mało ugodowa, ona idzie do wewnątrz. Moje sprawy, moje myślenie, to jest osoba kłótliwa, która lubi konflikt. Ja mam ugodowość na zero, dokładnie. Tak, ty jesteś bardzo, bardzo mało ugodowy, ale widzisz, plusem jest to, że... ale, ale jestem empatyczny, więc to by się wykluczało. Tak, nawet jak przed podcastem, jak rozmawialiśmy, to było dla mnie bardzo ciekawe, bo powiedziałeś coś w stylu, no, kiedy ktoś na imprezie widzę, że się źle bawi, to ja próbuję gdzieś tam wyjść do tej osoby. A jednocześnie i... ugodowość na kompletnie dolnej granicy. Tak, i... i y, y jakby to nie jest tak, że osoba mało ugodowa nie myśli w ogóle o innych, ale faktycznie po prostu częściej myśli o sobie w swoich perspektywach. Być może właśnie to wynika z tego, że ty sam jesteś introwertyczny, wiesz, jak ktoś się może czuć, i to powoduje empatię, no ale to też nie, nie musi oznaczać, że będąc mało ugodowym musisz być człowiekiem złym. Ale e, wszelkie elementy czarnej triady są bezpośrednio skorelowane z niską ugodowością. Czyli wszyscy psychopaci, makiaweliści. Hmm. Jak ostatnio rozmawialiśmy, to nie, nie robiłem sobie jeszcze testu. Później jak rozmawiałem z Konradem Topolskim, to pamiętam, że robiliśmy sobie test na, na czarną triadę. I u mnie rzeczywiście psychopatia całkiem wysoko wychodziła. A, to dlatego nie masz, nie masz odczuć emocji. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje.gmail.com dyryopuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info: do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Kto powiedział, że nie mam nie emocjami, bardzo dobrze. Powiedziałeś coś, że dla ciebie zaletą jest to, że jak przyjdzie do ciebie ktoś mega popularny, to to nie robi na Tobie wrażenia, ale też twoje własne. Sukcesy nie robią do końca na tobie wrażenia. I to, to może być tutaj ta skala, dlatego jest tak wysoko. Um, tylko, że ja też staram się robić to świadomie. Uważam, że tak powinno być. Bo jednocześnie pod, pod, pozwala mi to porozmawiać z drugim człowiekiem, jak po prostu z człowiekiem, a nie jak wiesz, no tak, jak, jak tak. wszyscy, o Boże, zróbmy sobie tak. zdjęcie i pocałuję ci stopy, dlatego, bo jesteś to jest, popularny. To jest najgorsze, zrobić. No więc wydaje mi się, że to pomaga wręcz w kontaktach okay. międzyludzkich. A, ale nie wiem, to ja przynajmniej ja, ja tak do tego podchodzę, więc staram się robić to świadomie i jak widzę, że ktoś jest Popularny I domyślam się, że do tej osoby ludzie podchodzą i cały czas robią sobie zdjęcia. To jak widzę kogoś na przykład, jestem gdzieś w barze czy gdziekolwiek, to nawet na tą osobę nie patrzę. Po to, żeby właśnie zrobić tej osobie jak najwięcej przestrzeni, żeby ona już miała spokój, bo domyślam się, że zaraz do niej podbije 10 osób i będę sobie chcieli zrobić to zdjęcie. To o, widzisz, bo zgubiłem jeden, jeden wątek. A propos mhm. plusów, no mhm. to ty jesteś mało ugodowy. I to powoduje, że ty wiesz, jaki jest twój cel i wiesz, jak do niego będziesz dążył. Że jak, jak zapytasz osobę małogodową, co, co zamierzasz zrobić i jak, to ty przez to, że masz skupienie do wewnątrz, to widzisz to tam daleko i po prostu tam ciśniesz, jak taran. No i dlatego na przykład, pomimo niższej um, inteligencji emocjonalnej u osób małogodowych, to są osoby, które statystycznie zarabiają więcej. I to, to jest jakby plus tutaj, i, i, i dlatego dobrze mieć. Albo osobę obok siebie, która jest z, z drugiego końca spektrum, albo nauczyć się niektórych zdolności z drugiego końca spektrum. Czyli na przykład dobrze jest mieć czasem osobę mało ugodową, którym będzie na przykład mężczyzna, bo to jest osoba, jeżeli wtłoczymy takiej osobie dobre wartości, na przykład patrioty, wtłoczymy takie osobie. Kulturowo ją wychowamy. Słuchaj, ty będziesz małym żołnierzem polskim. Piękne określenie. Jeśli taką osobę kulturowo rozwiniemy do pewnych wartości, no to możemy spowodować, że na przykład dla osoby mało ugodowej będzie ważna rodzina. I to spowoduje, że kiedy trzeba będzie tą rodzinę ochronić, kiedy trzeba będzie się nią opiekować. To wyjdzie to... ta mało ugodowość. Właśnie. Tak. Wobec granic, ale wokół tej rodziny, nie tylko wokół samego siebie. Tak. Dokładnie. Dlatego często jak rozmawiam tutaj z ludźmi, to ja cały czas gadam o ciężkiej pracy i dyscyplinie, ale dużo ważniejsza jest moim zdaniem moralność i takie fundamenty, na podstawie których później podejmujesz jakieś zdyscyplinowane decyzje, bo jak nie masz tego zbudowanego, to właśnie będziesz takim chujkiem, który myśli tylko o sobie. Tak, dokładnie. No, no i to jest właśnie ta yy, negatywna strona ugodowości, czyli wszystkie czarna triada, makiawelizm, narcyzm i psychopaty, jest związana jeden do jeden jakby, to jest, to jest podstawa. Na przykład jak mamy narcyzm, to mamy Dwa rodzaje narcyzmu, wrażliwy oraz wielki, i podstawą u nich jest niska ugodowość. A kwestia całej reszty to jest kwestia samooceny. Co tak właściwie większość z tych problemów najprawdopodobniej można by rozwiązać takimi filozoficznymi rozkminami, czyli budowanie takiej moralności i tego, co jest dobre, a co złe, a później sobie możesz być jakich chcesz. Jeśli jak się będziesz się obracał wobec tych wartości, tak. które wszyscy wyznają, to jakieś problemy. Tak, no, spójrz, jak to wygląda i dlatego na przykład to mnie martwi, bo poprzez to samo udomowienie, które mamy, gdzieś element agresji no na tyle odleciał, że wręcz agresję postrzegamy jako coś złego. Czyli o, ty jesteś dresem, ty, ty jesteś taki. Robisz to i, i postrzegamy to jako pewnego rodzaju zagrożenie, ale tam były pewne wartości, które zaczynają zanikać i były mega przydatne i przykładem może być y honor. honor. Co jest bardzo dziwne do powiedzenia odnośnie kiboli, ale oni tak naprawdę żyją wobec tego. Starają się być honorowi wobec swojego klubu. To jest tak, no, znaczy to są. Do, to to jest podobno, bardzo bo dziwne. Jak, daj mi dokończyć, bo jak gdy rozmawiałem z Kamilem Miszewskim, to on no. właśnie mówił, że odnośnie więzienia też jest takie postrzeganie, że w więzieniu ludzie są honorowi i tak dalej. On mówił, że nie, że to jest straszne no. środowisko i że tam jest patologia. Oni ma, budują wszystko wokół tych wartości, ale tam jest dużo w ogóle psychopatycznych ludzi, czyli o ciekawostka, jak odczytać psychopatyczną osobę. Mhm. Masz coś takiego. Jak androgenizacja twarzy. Czyli w momencie, gdy masz y, jesteś jeszcze zarodkiem, to wtedy dostajesz jako mężczyzna pierwszy zastrzyk testosteronu, i zależnie jaki on jest, to wykształcają się między innymi twoje rysy twarzy. I czasem idziesz sobie ulicą i widzisz chłopa, i ty widzisz, że ty to. Jest, jest morderca? To jest tak, to jest drech. I to jest nic innego, jak androgenizacja twarzy, i faktycznie wykazano, o, to to mnie rozwaliło, że. E, po pierwsze, takie osoby mają więcej problemów z prawem, z agresją i tak dalej. Ale co, co ciekawe, jeśli kobieta była bita przez ojca w dzieciństwie, ale że na, na takim poziomie patologicznym, to takie kobiety częściej im się podobają mężczyźni z zandrogenizowaną twarzą. Że ona podświadomie tam widzi: o, tu, be, wiem, czy... o, tu będzie przemoc. To nie jest śmieszne, ale mnie bawią takie rzeczy. czarnych. Czarnych czarny u abstrakcja humor, bawi, nie, nie sama krzywda, co abstrakcja z tego wszystkiego, że coś ale... takiego ma miejsce. Ona patrzy i mówi, o, to jest fajnie. To, to znam, to, 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 to brzmi jak w domu. Tak, to brzmi jak w domu, ale, dokładnie. Ale nie? to rzeczywiście tak jest, nie? No, my szukamy nie emocji, które są logicznie poprawne, tylko które są znajome, nie? Ja mam znajomą, która jest po psychologii i mówiła, że na psychologii, na wykładach jej mówili, że generalnie jest tak, że to jako jakiegoś miało ojca bądź matkę, to później predysponujecie do tego, żeby szukać sobie samego, takiego samego partnera. I ona mówi, a pierdolenie. W ogóle tak nie jest. Co to w ogóle za bajki? I później mówi, że wylądowała dokładnie z takim partnerem <śmiennie> jak swój ojciec. <śmiennie> tak, ale to, to są zwykle dwie skrajności. Jak masz ojca alkoholika, to albo w ogóle nie dotykasz alkoholu, albo sam jesteś alkoholikiem, nie? Jak miałeś ojca alkoholika? Yy... No u mnie w, w moim przypadku, zresztą to, 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 nie jest, to nie jest istotne. Wróćmy do tego... Co, co jest, co jest? Tu było coś ciekawego, kolego. Nie, nie no, bo zastanawiałem się, u mnie, mój ojciec nie pił w ogóle, moja mama też nie piła w ogóle, ale ja też nie piję w ogóle, więc po prostu powieliłem to samo, a rozmawialiśmy o wyszukiwaniu sobie partnera, więc nie, nie uważam, żeby to było adekwatne. Ale. Dobra, dobra. Już myślałem, Dlatego... że chciałeś coś określić, to się wyciągnie. Nie, nie, nie. Pokazać nie. twarz Przemka Górczyka. Nie tym <laughs> razem. Um, czytanie ludzi... Mm, Czyli, co, co jeszcze według ciebie jest istotne w kwestii tego, że spotykasz jakąś osobę, patrzysz na nią i możesz zrobić jakieś. możesz wymyślić jakieś rzeczy na temat tej osoby, żeby łatwiej ci było z nią współpracować? Najważniejsza cecha, która po prostu, jak ja ją zrozumiałem, to ona była dla mnie, wiesz, w pewnym momencie na takim piedestale. Ja uwielbiałem o tym przy znajomych rozmawiać, że zobacz, mordo, co tu jest w ogóle, jakie to jest super. Yy, I która najwięcej przynajmniej z tego co mi się wydaje, najwięcej kart odsłania co do tego, z kim mamy do czynienia, to jest nasza sumienność, bo ogólnie sumienność w teorii przyjmuje się, że jest to pracowitość, kontrola impulsów itd., ale sumienność będziemy podzielić na kilka czynników. W jednym modelu to są dwa: jest to pracowitość i coś takiego jak orderliness, co możemy przetłumaczyć na uporządkowanie. I orderliness jest cholernie, cholernie znaczący jeżeli chodzi o właśnie nasze cechy charakteru, to jest drugi najlepszy predyktor konserwatywnych poglądów politycznych i mm, yy, drugi najlepszy predyktor konserwatywnych poglądów politycznych i religijności. Więc yy, to już dużo mówi, że ta jedna cecha daje ci pewne predyspozycje do tego, abyś na przykład był człowiekiem religijnym, więc może kształtować twoją moralność. I to polega mniej więcej na tej zasadzie, że Fajnie, o, jest ten test y, MBTI, to jest 16 Personalities. Dwie psycholożki na bazie materiałów Junga stworzyły taki. To jest trochę efekt horoskopu, on ma pewne wady, to nie jest jakby metoda naukowa, ale fajnie niektóre rzeczy są tam wytłumaczone. Tam mamy cztery literki. Y, jedną z dwóch, czyli tam introwersja, ekstrowersja, myślenie realistyczne albo abstrakcyjne, m, myślenie logiczne lub uczuciowe, i na końcu mamy coś takiego jak perceiving oraz judging. I to jest y, bardzo fajnie wyjaśnione, orderliness. To znaczy, kiedyś było tak, że jak byliśmy w plemionach, które miały tam po 150 osób, powiedzmy, to były zwykle dwa rodzaje ludzi. Jedni to byli osoby P, perceiving, które y, one wychodziły na zewnątrz, plemienia i doświadczały. One szukały zwierzyny, informacji, miejsc, gdzie można się ewentualnie przenieść. Jakiegoś pożywienia, jakby one po prostu szukały rzeczy. I to były ludzie, którzy idą i mówią, o, nowa rzecz. Idą, o, nowa rzecz. I tak po prostu zbierają to, a Od, potem. Odkrywało mapę. Tak, oni odkrywają mapę, a potem te wszystkie. Zasoby, które zebrali informacje, dane, oni przynoszą to do swojego plemienia, i tam w środku czekają osoby, które są jotką, czyli one muszą mieć wszystko właśnie poukładane. I, I to doskonale mniej więcej opisuje, jak się zachowują ludzie, ponieważ to działa jakby na w każdym poziomie abstrakcyjności. Czyli dam, dam przykład. Osoba bardzo poukładana to jest człowiek, który na przykład wszystko ma, co do wiesz, miarką wymierzone czasem na swoim biurku wręcz. To są osoby, które są bardziej schludne, to są osoby, które ich granica, bo jakby to wszystko się opiera na granicy. Hmm. O, może, może tak, może tak zacznę. Yy, niech ludzie sobie zrobią, którzy to słuchają, taki test. Wyobraź sobie, że masz czystą probówkę i plujesz do niej ślinę. I teraz musisz ją wypić z powrotem. I część osób powie, że nie, jakby, no, nie, nie będę tego robić. No ale pytanie, dlaczego? Z logicznego punktu widzenia, ty, to było przed chwilą w Twoich ustach, a próbówka jest czysta. I tu chodzi właśnie o ten element granicy, że kiedy coś opuściło, to już, już jest, jest granica, której to nie może przekroczyć. To będzie zimna ślina, teraz już nie smaczna. <laughs> teraz już nie można jej przerzuć. Ale mniej więcej do tego się to ogranicza, czyli potrzeby granic. Masz granice, gdzie co leży na biurku, masz granice, gdzie co leży w tabelce czy w kalendarzu, więc to są ludzie, którzy właśnie operują na Excelu, to są ludzie, którzy mają cały swój tydzień zapisany w kalendarzu. Bardzo dobrym przykładem, bo kobiety są statystycznie bardziej sumienne, i to jest w ogóle bardzo dobry przykład, bo każdy miał w swojej klasie takie kobiety, które miały zeszyty. I były, byli chłopi, którzy mieli jeden zeszedł do wszystkiego, wszystko było chaotyczne, nie wiedzieli, jakie lekcje są dzisiaj, i tak dalej. I były kobiety, które miały markery, że podkreślają temat, podkreślają lekcje, a jak się zaczyna nowy rozdział, to one tak składały karteczkę w taki trójkącik i pisały rozdział drugi. I to jest, to jest osoba poukładana. I teraz, dlaczego przykład ze śliną był? Bo to, co reguluje tą potrzebę hmm, granic, to jest wstręt. Więc yy, idąc, Excel, kalendarz, poukładane rzeczy, ale to mogą być też yy, rzeczy w kontekście zachowań moralnych. Więc kiedy ty przyjmujesz jakiś system wartości, na przykład niech to będzie religia, sobie wkładasz wszystko do pudełek, jak należy się zachowywać, i dla takich osób seks jest pewnego rodzaju granicą, świętą. To jest przekroczenie granicy cielesnej. To jest, dla takich ludzi to jest często bardzo ważne, wręcz święte. Dlatego właśnie osoby sumienne częściej wyznają takie rzeczy jak, jak religia. I, teraz, I mają mniej partnerów z tego, co też wspominałeś tak, gdzieś. Mają mniej partner, partnerów seksualnych i mają tak samo mniejsze, mniej używają różnego rodzaju substancji, bo jakby... Przyjęcie jakiegoś narkotyku też jest formą przekroczenia. Pewnie. Czyli są mniej skłonne do eksplorowania, po prostu. Tak. I dlatego to są osoby, które mają lepszą kontrolę impulsów. I to wcale nie ogranicza się, co ciekawe, do Doświadczeń, bo ja też tak kiedyś myślałem, że a dobra, ty ch chcesz mnie doświadczać, ale potem na przykład moja już była dziewczyna, miała coś takiego, że ona była mega otwarta na nowe doświadczenia, ale była skrajnie mocno poukładana. I ona po prostu przechodziła, ale dopiero jak ty ją przeprowadziłeś i za zapewniłeś się, że tu jest wszystko okej, okay, to ona wtedy była na to otwarta. Nie, nie wstrzymywała się, bo ci w jakiś sposób ufała. Więc to może być tak, że ci ludzie są i otwarci, i mega poukładani. Mhm. Mm A wydaje mi się, że to jest ważna rzecz odnośnie ty, wszystkich tych cech osobowości, bo... W... Mówi się w ten sposób, że właśnie albo ktoś jest introwertykiem, albo ktoś jest ekstrawertykiem, ale to wszystko można zmienić albo przynajmniej dostosować w miarę do środowiska. To nie jest tak, że jak jesteś introwertykiem, to nigdy nie możesz wyjść do ludzi i nigdy nie będziesz dobry w interakcje. Tylko wystarczy po prostu przysiąść do tego. Niektórym zajmuje to więcej czasu, innym to zajmuje mniej czasu, ale wystarczy po prostu się uczyć i rozwiązywać. I tak jak ty powiedziałeś, że się zastanawiasz nad tym od 10 lat, czytasz, rozkminiasz, robisz YouTube'a, robisz kursy, to, to ci bardzo mocno pomogło i na pewno masz ogromnie większe umiejętności interpersonalne. Miałeś 10 lat temu. No i to zdecydowanie. I to niezależnie od tego, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem, po prostu rozwinąłeś to. Tak, no ale widzisz, tutaj jest ta fajna obserwacja, że ludzie się super uczą, jeśli chodzi o. na, na, na bazie obserwacji. I to jest dla mnie w ogóle super, że jak jesteś skrajnym introwertykiem, który chciałby, nie wiem. Umie nauczyć się podrywać kobiet, to najlepszą rzeczą, którą można zrobić, jest nie przeczytanie o tym książki, a potem próba adaptacji tego, tylko to jest usiąść z osobami, które już mają sukcesy na tym polu, są charyzmatyczne i. I wchłonięcie. Tak. Siedzenie i świadomo przerwowanie, co ci ludzie robią, jaką mają ekspresję, jak się poruszają. Momentalnie po prostu człowiek przy takich osobach zaskakuje, więc dlatego, gdy jesteś. W ogóle my przenikamy się też właśnie na bazie cech charakteru i zachowania, więc. Mhm. Jeśli kogoś lubisz, a ta osoba jest inna od ciebie, to zaczynasz inspirować się nią. Nagle w Twojej głowie pojawiają się myśli, o, powinienem robić więcej tego. I nagle poprzez tą osobę i obserwację i jakieś, um, jakąś relację, którą macie. Powoli inspirujesz się i tworzysz nowe rzeczy jakby we własnym dużo, życiu. Dużo szybciej możesz też to robić przez to, że jeśli spotykasz się z innymi ludźmi, to właśnie tak jak powiedziałaś, możesz to po prostu chłonąć. Bo z książki nie wchłoniasz czegoś tak szybko, nauczysz się tego, ale pewnie zajmie ci to 5 lat. A tutaj znajdujesz sobie nowych znajomych i w ciągu dwóch miesięcy już migasz tak, jakbyś robił to z książek od dwóch, trzech lat. Trochę tak, jakby na, na pewno są jakieś elementy dobrze mieć jakąś strukturę. Powiedzieć się trochę teorii i tak dalej. Jak o tym opowiadasz, to teraz zaczynam sobie myśleć, że to nie jest zbyt rozsądne, że ja nie wychodzę tak dużo do ludzi. Widzisz do tego? Następnym razem nie wiem. <śmiennie> Nie, ale to, to, co mówisz, ma, ma jak najbardziej sens. To, to rzeczywiście skłania człowieka do zastanowienia się, i myślisz sobie, kurde, no rzeczywiście, przecież jest tyle zajebistych ludzi, umieją mnóstwo różnych rzeczy, można się po prostu od nich uczyć i oni tak. się mogą uczyć od siebie. To jest genialne rozwiązanie. Win-win. No, i o, widzisz, to, to swoją drogą. Tak przeskoczę na, na sekundę na inny temat i mhm. który mnie strasznie rozwalił, bo jakby zrozumiałem siłę tego a propos właśnie osiągania pewnych celów, to. Um, Jednym z głównych powodów, dla którego powinniśmy według mnie budować sieci wartościowych kontaktów i wspaniałych ludzi wokół nas, jest właśnie to, że oni nas mogą wynieść gdzieś wyżej. I było takie wspaniałe badanie, Zrobione dla Nature, które przeprowadziło 22 ekonomistów. I oni zrobili coś takiego, że wchodzili, bot wchodził na profile osoby, badał jej koneksje, wchodził też na te koneksje, na te profile, badał ich koneksje i stworzył taką siatkę, która miała aż 21 miliardów połączeń, i to była próbka. Dla, y, dla całego kraju. Mhm. Więc można na bazie tego bardzo dużo wniosków wyciągnąć. I szukali korelacji, które sprawiają, że osoba wskakuje wyżej y, pod względem y, statusu socjoekonomicznego czyli pieniądze, ewentualnie jakaś y, sława, ale głównie chodziło tutaj o pieniądze. I znaleziono tam sprawdzono kilka korelacji i znaleziono trzy. Dwie to były osoby starsze i osoby z prestiżem, czyli ktoś znany tam gdzieś w jakichś kręgach, ewentualnie być może nawet jacyś celebryci, ale to były bardzo małe korelacje z rzędu 0.203, a była jedna korelacja to było rzędu 0.8, czyli to jest no, w psychologii trudno osiągnąć tak wysokie korelacje w tego rodzaju badaniach i to było po prostu ludzie, którzy mają pieniądze. No mhm. Więc kiedy znasz ludzi, którzy zarabiają dużo, kręcisz się wokół nich, to oni nagle mówią: Ej, się ma, bo tu była taka akcja, albo o, mam jakiś pomysł, albo o, chcesz, mam tu zlecenie, bo ta osoba się do mnie zgłosiła, więc poleciłem ciebie. Więc ci ludzie dają ci możliwości, kręgi, ale też cię właśnie inspirują. No i teraz, jakby, bardzo ważne pytanie: dlaczego milionerzy mieliby z tobą siedzieć w jednym pokoju? Nie? Mhm. Więc jakby, mnie się wydaje, że my jesteśmy przez to, że jesteśmy hipersocjalni, to jedną z najlepszych wartości, którą możesz wnieść, są właśnie wysokie zdolności interpersonalne. Możesz mhm. sprawić, że ktoś się poczuje wysłuchany, możesz sprawić, że ktoś się poczuje przy tobie dobrze, świetnie, i Będziesz potrafił dostrzec konflikty, nim one w ogóle jeszcze powstaną, będziesz potrafił je gasić, jeśli powstaną. Po prostu być taką osobą, którą zwyczajnie ludzie lubią. Tak. Nie, nie trzeba się wtedy wkupywać i mówić, ej, stary, ja mam taką firmę, a ty masz taką, to może zostaniemy teraz kumplami. Tylko po prostu jesteś spokojny, zwyczajnie. Tak. To nie się jest się. transakcjonalne wtedy. Mhm. To jest po prostu, oni cię lubią, ty lubisz ich. Właśnie jeśli ty też będziesz przy tym wtedy szczery, więc dobra, siedzę tu, bo nie mają miliony, ale mhm. nienawidzisz tych ludzi, to albo musisz nauczyć się jako osoba wyciągać. Z tych ludzi to, co jest najlepsze, i cieszyć się nimi nawet pomimo ich wad, albo kompletnie ich zostawić. I też wspominałeś, że jest taka cecha osobowości jak playfulness, i że to bardzo dobrze wpływa na relacje międzyludzkie. Tak, mam w swojej zakładce w chromie 15 zakładek otworzonych, żeby to przeczytać, ale mniej więcej z tego, co tak sobie pobieżnie sprawdziłem, to playfulness jest chyba najważniejszym czynnikiem dotyczącym atrakcyjności że... atrakcyjności niekoniecznie seksualnej, tylko takiej relacyjnej po prostu. Tak, mhm. tak. Ale, y, to jest, y, jeden nagłówek mówił coś w stylu playfulness, the most important, y, tam, cecha charakteru. <grystanie> W, w, w randkach. I jest faktycznie coś takiego, że szczególnie chyba to jako, jako facet to działa, że ty jesteś taki, zapraszasz ludzi do zabawy, że my tak naprawdę jesteśmy dziećmi w dużych ciałach, ale ludzie uwielbiają się po prostu bawić. Ja pamiętam nawet jak byłem teraz w Chorwacji ze znajomymi, i tak sobie chodziłem wokół basenu, i moja znajoma sobie tak na nim pływała i dziesięć tam. 5, 10 osób sobie rozmawiało między sobą. Ja tak sobie chodziłem wokół tego basenu i tak specjalnie na nią patrzyłem. I brałem taką gumową piłkę i w nią tak rzucałem na nie. I ona tak wiesz, tak na mnie spojrzała. Za chwilę wiesz, tak podchodziłem, brałem znowu tą piłkę i wiesz. I, I to było tak, że w pewnym momencie cały czas była konwersacja, a jakby ona tak pływała w różnych miejscach i tak wiesz, na siebie patrzyliśmy. I to była taka forma takiej zabawy, zaczepienia. Bardzo, bardzo prostej zabawy, ale widać było, że to sprawiało nam bardzo dużą radość, nie? że wchodziliśmy w jakieś role i ona mi tam uciekała, ja w nią rzucałem tą piłką i no to jest, to jest jeden z ważniejszych elementów, żeby umieć zapraszać ludzi do zabawy. Tylko to jest trudne, bo nie wszyscy chcą się z tobą bawić, nawet jeśli jesteś dobry w zapraszaniu do zabawy. Hmm? Jest, jest tak, jeśli masz, wyrobisz sobie jakieś umiejętności, zapraszania do zabawy i pójdziesz do innego środowiska, które cię tak bardzo nie kuma i będziesz zachował się w ten sposób, to oni na ciebie tak popatrzą i pomyślą, co ten gościu jest pojebany? Jakby tutaj, co to za dziwne tekstywali. No, to... nie nie, szkoda, że to nie jest takie uniwersalne, że jakby wszyscy są otwarci na to, żeby się z danym człowiekiem bawić, tylko to też tak, środowisko. Ale widzisz ten element granic, często osoby introwertyczne i poukładane. Bardzo często mówią zdanie w stylu ja potrzebuję trochę czasu, żeby ktoś się mógł do mnie zbliżyć. Bo mhm. oni wiedzą, że jak ktoś już przekroczy tą granicę to oni będą chcieli tą osobę tam utrzymać, i wszelka forma krzywdy, czy to związkowej, czy relacyjnej, to jest, to jest duża krzywda dla takich osób. Dlatego one bardzo powoli nie, nie wpuszczają cię. Co myślisz o tym, że kobiety mówią, że poczucie humoru jest dla nich ważne? Załatwię się i ci powiem. To ja też. Idealny moment, bo ja hmm. dosłownie zaraz chciałem to robić. Nikt ode mnie jeszcze nie wie, tak. Tak płynnie. Jak się wysikać. Wszyscy <coughs> zawsze... Czy możemy zrobić sobie przerwę? Zapytałem Cię o to, czy co myślisz o tym, że kobiety mówią, że poczucie humoru jest dla nich ważne. Bo ja się nad tym dużo zastanawiam. I jakby ja rozumiem, że to jest istotne w kwestii tego, że po prostu chcesz kogoś lubić i fajnie, jak on jest zabawny. Mm -hmm. Ale zastanawiałem się nad tym od drugiej strony, ile wniosków rozwodowych jest napisanych wobec tego, że ktoś był za mało zabawny. Jakby to jest kompletnie nieistotne na samym końcu, a jednocześnie jest tyle kobiet, które mówią, że to jest takie ważne, żeby facet był zabawny. Znaczy, kurczę, mam jakieś tam wnioski mhm. potencjalne, ale w sumie nigdy nie formułowałem myśli na ten temat, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. No, kurczę, na pewno, jak czytałem, właśnie trochę tych artykułów o playfulness, to było tam napisane, że to jest dlatego często atrakcyjne dla, dla kobiet, że jakby playfulness też się przejawia, właśnie w żartach, że takie osoby są postrzegane jako bardziej kreatywne. Mhm. Więc może to być jakoś skorelowane z tym, że osoba, która jest zabawna, wiemy, że to jest po prostu człowiek, który będzie wiedział, jak pewne problemy rozwiązać. To samo Rogan u siebie mówi, że um, przez to, że on jest zabawny, to sprawia wrażenie bardziej inteligentnej osoby, i później łączy to z tym, co ty mówiłeś, że osoby kreatywne są z reguły bardziej yy, mają tak. wyższe IQ, dlatego bo te sumienne mają niższe IQ. Więc teoretycznie mogłoby być to taki sygnał, że ktoś jest po prostu inteligentny. Tak, no. Że, że to jest na pewno jakiś sygnał inteligencji. Pewnie z pewnością w przypadku facetów, na pewno to jest jakiś element, że o, dobra, to będzie dobry ojciec dla dzieci, bo mm -hmm. będzie potrafił się żartować, mm -hmm. tak, ale tak, swoją drogą, a propos y, żartów, była, kurczę, super wywiad z jedną komiczką. Komiczką, kurczę, nie to brzmi. Komikiem, kobietą No tak samo, chirurczką, też. To, to to nie działa we <laughs> no, wszystkich <laughs> chły... <laughs> tak. Um, to y, powiedziała, że no czytała tam jakieś badanie, że y, tak ogólnie to jest wiele rzeczy, można by tak się rozdzielić, ale przyjmijmy, że w tym badaniu wyszło, że najważniejsze dwie rzeczy to jest twoja uroda i twoje właśnie poczucie humoru. I ona tak sobie pomyślała, że ej, kurczę, super, nie? Bo tam był jakiś taki jeden komik, który miał te, wiesz, najlepsze, Kim Kardashian, to wszystko, a to był jakiś randomowy typ z niższej klasy, ale przez to właśnie, jaki on był podobno, to te kobiety go wprost uwielbiały. I ta, ta y, kobieta komik pomyślała sobie, wow, to czy ja będę teraz mogła mieć taki ekwiwalent Kim Kardashian i znajdę jakiegoś fajnego typa? A on mówi... No nie, był jeden problem w tym badaniu. Wykazano w nim, że inaczej rozumiemy żarty. Czyli kobiety rozumieją żarty tak, że facet jest zabawny, a faceci widzą zabawne kobiety tak, że one śmieją się z ich żartów. Czyli kobiety nie mogą być zabawne? Znaczy, nie jest to istotne. Yy, ja, znaczy, dla mnie na przykład jest. Jak mnie kobieta potrafi rozbawić, to ja mówię: huh! Uh, to się rzadko zdarza. Bo to, to trzeba mieć je... taki ciężki humor. <grym> <jest>. <grym> tak, nie? I mówi, no a ty mi czarny, a, a ci czarni. A ja, o oh, proszę, tak, to będzie moja żona. <grym> ja też ostatnio dostałem od kobiety takiego, me, takiego memo hardkorowego właśnie o czarnoskórych, że byłem aż zdziwiony, aż, aż <grym> że kobieta coś <grym> takiego wysyła. I powiedziałem, mm, szanuję. Szanuj. <grym> Odnośnie czarnoskórych. Ciekawą rzecz słyszałem w podcaście, w którym ty o wydałeś o czarnej śmierci, pladze mm -hmm. i o tym, że przez to prawdopodobnie jest wytworzona taka obiekcja co do innych, dlatego, bo inni kiedyś mogli przywieźć choroby. I w ten sposób sobie o tym pomyślałem, to, to nabrało dla mnie trochę innego sensu. Tak, no bo wiesz, jakby ogólnie to, co opisałem z tą probówką, to to jest tak naprawdę mechanizm, który nazywa się dylemat wszystkożercy, bo my jako ludzie mieliśmy ten problem, że kiedy wychodziłeś właśnie, eksplorowałeś mapę, to przez to, że byliśmy wszystkożerni, mogliśmy znaleźć i zwierzynę, i na przykład jakieś. Jagody. Tak, dokładnie. Więc mogliśmy zjeść wszystko. Tylko problem jest tutaj taki, że no jeśli zjesz coś nieodpowiedniego, to SKO nie macie i tyle, i umierasz. Więc ludzie są przez to. Um... Rozgraniczenie w takich dwóch skrajnych emocjach. Z jednej strony chcemy doświadczać, a z drugiej strony rzeczy nowe mogą nas po prostu zabić, ale tak dosłownie. I właśnie przykładem jest Czarna Śmierć, która wybiła tam jedną trzecią bodajże Europy. Praktycznie wszystkie wielkie plagi stawały się w momencie, gdy okay. pojawiał się jakiś element globalizacji. Mm -hmm. I wtedy to było tak, że na hiszpańskich statkach szczury przypłynęły do nas z Afryki i przyniosły czarną śmierć. Przykładem to jest w ogóle super, bo kiedyś mnie zastanawiało że w tej Ameryce ta poprawność polityczna cały czas się skupia na czarnoskórych. Mówię, mm -hmm. spójrzcie, oni są tacy uciśnieni. A ja a czemu nikt nie mówi o Indianach? Przecież oni im tą ziemię jakby w pewien sposób zabrali. To jest jakby doskonały argument dla osób lewicowo-progresywnych, że ej, spójrzcie, Ameryka jest rasistowska. Mm -hmm. No i okazało się, że oni nie używają tego dlatego, nie dlatego, że y, jakieś, jakoś to pominęli, m, tylko dlatego, że to nie Amerykanie... Że nie mieli niewolników z Indian. To te? Te w rezerwatach i pozamykali. Nie, ale tak, tak na poważnie, to nie Amerykanie wybili Indian, tylko wybiły ich choroby. To było tak, że oni przyjechali tam, podali sobie dłonie, no i biali przynieśli im grypę. I grypa zdziesiątkowała po prostu Indianów. I nawet, nawet jest tak, pamiętam taką statystykę, gdzieś właśnie na przełomie... 1800, któryś. Jest, że to jest jakaś ogromna liczba, nie? Tak, że masz jakby populację Meksyku i tam jest tam x milionów, i nagle jest taki drop. Dosłownie w ciągu dwóch, trzech lat 80% populacji nie żyje, nie? Więc jakby ta, to, I to jest ten. Jakby powód, dla którego warto wiedzieć choćby te rzeczy, bo to daje ci jakiś element empatii, bo często, jak powiedzmy, jesteś osobą, dajmy na to, progresywną, lewicową, to postrzegasz osoby często konserwatywne jako, jako debili. Takich, tak, jako takich debili, którzy są zaściankowi i którzy są rasistowscy, ale to jest po prostu ich naturalny mechanizm, który występuje w nich, nieważne, co oni zrobią i który ma jakieś założenie, bo na przykład widzimy, co się dzieje teraz, dajmy na to, niech to będzie we Francji, czy w Szwecji, Czy w tam Niemczech. przez element wymieszania kulturowego tworzą się podziały niewidzialne, że nagle my mamy taką kulturę, wy macie taką, my robimy tu ghettoizację i nagle... I to jest rzeczywiście problematyczne dla tych ludzi. No, ja nie wiem, ile w tym jest prawdy, bo to mi znajomy opowiadał, ale mówił, że podobno właśnie to Ameryka namówiła Niemców na to, żeby oni przyjęli osoby z Bliskiego Wschodu i wprost założeniem było osłabić Niemców poprzez wrzucenie cenie im innej kultury, bo kiedy ludzie nie są zjednani, na przykład to dobrze widać po Polsce, że. To dobrze widać po tych wszystkich ruchach dezinformacyjnych, że przecież jak są te wszystkie boty, no to one atakują na podstawie poglądów politycznych albo poglądów religijnych po to, żeby pokłócić ludzi ze sobą, no tak. żeby zdestabilizować państwo. Tak, bo, bo to, co nas jakby dla ludzi jest najważniejsze, to jest właśnie ich moralność. Mhm. Więc jeśli ty masz moralność, w której wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i tak dalej, może być nawet niewierzący, ale na przykład dla ciebie ludzie są równi, i przez to mówisz, a ten dres to coś z nim jest nie tak, bo jest taki rasistowski, no nie? Ale wtedy nagle przychodzi ci inna w ogóle kultura, religia, która albo, mówi... Albo słyszysz o jakimś zamachu w Berlinie znowu, że ktoś jechał ciężarówką w grupę ludzi i myślisz sobie hmm, hmm. No tak, a czemu czem oni wjeżdżają? Pomijając jakby różnice kulturowe, to właśnie przez to, że oni siedzą w tych najniższych jakby elementach Łańcucha pokarmowego, ciężko jest w ogóle tam znaleźć pracę takie najniższe, bo one są już zaklepane. Masz pracę dla pielęgniarek, lekarzy, tego wszystkiego, ale te najniższe są, wiesz. I teraz nagle siedzisz w getcie, gdzie masz ludzi o tym samym jakby wyznaniu, co ty, yy, i nagle zaczynasz tych ludzi na zewnątrz twojego miasta postrzegać jako, jako wrogów. I tam w ogóle, na przykład we Francji jest tak, że nawet jak chcesz się wyciągnąć z biedy, tak jak zaczniesz normalnie pracować, to oni mówią, ale co ty robisz w ogóle, nie? Chcesz być tu przykładnym Francuzem, gością? Jak oni są wręcz wciągani z powrotem do tego przez taki shaming do środowiska, czy nawet groźby? Ja sam czegoś takiego doświadczyłem. Jak wychodziłem z mojego środowiska, to też mi ludzie mówili, co teraz? To, to, to trochę tak jak jest z kujanami w szkole, że jesteś, jesteś w tej grupce właśnie takich buntowników, którzy się nie uczą, no i jak widzisz, że ktoś się uczy, to go wyzywasz. Mówisz, że jest frajer, no. że, słuchaj, jest, że po, jest pójdzie, się słucha. Pójdzie, zaraz się Popójdziesz do wychowawczyni. I tak się robi, bo się taki ostracyzm społeczny się tworzy na taką osobę po to, żeby jakoś ją. Odrzucić. Dokładnie. No. Hmm. I, I na swój sposób tym ostracyzmem może być właśnie takie prawicowe spojrzenie, ale tak samo, jeśli go nie będziemy mieli i nagle pozwolimy na pewne elementy, które są z jakiejś perspektywy ważne, to stworzymy sobie problem, może nie od razu, ale za. Dwa czy cztery pokolenia, nie? Mhm. Zastanawiałem się nad tym niższym IQ. To, to rzeczywiście tak jest, że według badań wychodzi, że osoby bardziej sumienne mają niższy IQ? Nie, w sumienności nie masz korelacji w ogóle żadnej. To W, to której, w, 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 w otwartości na nowe doświadczenia. Mhm. Osoby otwarte na nowe doświadczenia, tak jakby w pewnym sensie wydaje, wygląda na to, że one widzą złożoność świata, przez to są otwarte, wiedzą, że nie wolno się zamykać w jednej strukturze, bo świat jest bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje. I to są osoby też, które myślą statystycznie, Bardziej kreatywnie. Osoby takie po prostu myślą na zasadzie, mam 100 punktów jakie wszystkie poznam i zrozumiem, to nagle połączy mi się, stworzy mi się połączenie, które mówi, o kurczę, nigdy nie myślałem o tym w ten sposób i z tych dwóch informacji stworzy się jakaś jedna, która już z tą zostaje i to, jakby, to, to jest abstrakcyjne myślenie. A są też osoby, które myślą bardziej zadaniowo, które jedzą tak jakby z kartki, że okej, okay, teraz to, teraz to i to są osoby właśnie często mniej otwarte na, na nowe doświadczenia i dlatego właśnie jest tak, że osoby mało otwarte na nowe doświadczenia są częściej prawicowe, mamy korelację z religią właśnie częściej. Um, nisza IQ jest właśnie skorelowany z religią. I dlatego... to, jest, to jest hardkorowa informacja. Tak. Co? Nisza IQ jest skorelowany z religią. I, i dlatego to, to jest taki bęgar po prostu. Nie <grym> <grym> więcej nie trzeba mówić. I, i dlatego masz takie, wiesz, tworzą się takie w yy, jak, na... jak pa ciemnogród. Pamiętasz na jakich badaniach, żeby można podlinkować coś do tego? Albo podeślesz mi? Podeślę ci, No problemu. Ja sobie muszę to zapisać, ale to jest, to jest na tyle bęga, że ja bym chciał to podlinkować. Mm, tak, to nawet ciemnogród. wiem, gdzie, w którym materiale o tym mówiłem. Ciemnogród, y, czyli to jest odnośnie niższej inteligencji i religijności? Mm, znaczy po prostu chodzi o to, że osoby takie progresywne z dużych miast, które mają statystycznie więcej IQ, patrzą na tych ludzi w wioskach jako o, taki średniowieczny ciemnogród. I to są właśnie obrazy z uwagi na ich inteligencję. Wy to takie zamknięci jesteście, bo nie rozumiecie świata. Tu ale to jest trudne, bo chyba potrzebujemy tych i tych ludzi, bo teraz, no tak. jeśli będą sami kreatywni, to nic się nie, będą, nie zostanie zrobione. Bo... No, podcastu nie zjesz, nie? <laughs> Więc muszą być ci ludzie, ale to nie to o to chodzi. To, to tak jak rozmawialiśmy o samej tej delegacji pracy. No, jeśli jesteś osobą kreatywną, to bardzo ciężko ci jest zrobić te takie podstawowe zadania. Tak, Właśnie no. zrobić te tak zwane taski. To jest swój mój problem, no? no więc jeśli, do, do, jeśli tego nie potrafisz zrobić, to możesz się dogadać z osobą, która, która potrafi to zrobić, zapłacić jej, masz problem rozwiązany, albo musisz się nauczyć tego samemu, co jest taką katorgą, że po prostu to jest story of my life, mm -hmm. of my life. Uczenie się, robienie, robienie task, robienia tasków, pomimo, że jestem osobą kreatywną. Więc ja tak swoją drogą staram się to właśnie tak połączyć, być jednocześnie osobą, bo mam obiekcie to do tego, czy wszystko można zdelegować, a tak właściwie to jestem przekonany, że nie wszystko można zdelegować, a więc trochę tej umiejętności każdy to jest, musi to, to mieć. To jest ten problem. Ja właśnie mam ten problem, że chcę tworzyć materiały, ale nienawidzę montować. Po prostu czasem wolałbym się powiesić niż siedzieć i potnij tu dodaj efekt. Co jest straszne po prostu. Ale z drugiej strony nie wszystkie materiały mogę oddelegować, bo to jest często jakby proces twórczy, nie? Mm -hmm. To jest jakby, ja niektóre filmy są trochę dla mnie jak, jak forma sztuki. Ja się bardzo nigdy nie sądziłem, ale to mi naprawdę dużo satysfakcji sprawia. Ja lubię wracać do niektórych swoich filmów, bo w końcu dobry kontent. <grym> Ale y, naprawdę wiesz, ma, masz jakąś ideę, którą od zera, masz pustą kartkę i nagle coś powstaje i masz cały materiał, który tłumaczy jakieś fajne, interesujące zagadnienie i jak płynnie przechodzisz między tymi rozdziałami, dla mnie to jest super. No i osoba, której byś to podlecił, ona by ci mogła mechaniczny filmik zrobić, ale... Czegoś takiego nie. Ja miałem kiedyś takie doświadczenie, że pracowałem z grafikiem i ja nie umiałem wtedy jeszcze grafiki, więc mniej więcej mówiłem mu co, co robić i on to po prostu robił, co dla niego pewnie było... Y Ekstremalnym obciążeniem, bo to jest taki typowy mem, że przychodzić szef i bo mówi co, co ta, tu, tu przesunę w tamtą stronę. Ale może to by było też dla ciebie jakieś rozwiązanie, żebyś po prostu siedział z taką osobą, która potrafi coś takiego zrobić. Tak, no, no. nie, no to na pewno, tylko kurczę, to jest trudne znaleźć teraz taką osobę, jak ona będzie dobra, to albo szybko zawołać ci duży hajs, albo powie, a wiesz, co, ja już sam pójdę swoją drogą. Więc... Tak, jak najbardziej, to jest, to, jest, to jest rozwiązanie. Nawet myślałem o tym ostatnio, żeby to zrobić na tej zasadzie, żeby nawet osobie zaznaczyć miejsca tu wklej to, tu wklej to, tu zrób to, e, a potem. To, weślim, też, weślim, to, to weślim też będziesz projekt. odkładał? Nie. Nie odłożysz? Nie, nie będzie... akura, już y, czasem, żeby jak próbowałem sobie, żeby ułatwić sobie montaż, to miałem pojedyncze scenariusze, gdzie od razu zaznaczałem, która y, klatka z filmu się pojawi, gdy mówię dane zdanie. Okej, okay, czyli już masz to przygotowane wcześniej. A próbowałeś już lecieć, czy jeszcze nie, nie robiłeś? Yy, pojedyncze razy próbowałem. I jak to wychodziło? No właśnie, raz yy, zleciłem, żeby zrobić taki podstawowy materiał, yy, który był formą sztuki, i doszło do mnie, jak osoba mi wysłała intro, że mówię, dobra, nie, ja to zrobię. A drugi raz to, nie, to akurat było bardzo proste i o, Jezu, to było przyjemne. No to akurat myślę, że część filmów będę mógł podzlecać. Nawet chyba ten, ten kolejny teraz będę tworzył to to jego chyba podzlecę. Um, jeśli chodzi o Twój kanał, masz jakieś plany konkretne na rozwój, czy co, co planujesz na miesiąc? No na ten moment to y, moim planem jest być sumiennym i poukładanym. To, to jest, jest plan to, każdej jest... osoby na tym świecie. <laughs> Ja bardzo nie lubię, jak ludzie mi mówią, że oni nie mają problemu z dyscypliną. To ty jest. Bardzo mnie... nie. Jak siedzisz, kurwa, myślisz że jesteś lepszy ode mnie. Nie, no I, bo... Jak ci kujony, nie? Się śmialiskują wtedy ty co myślisz. Ale bo to jest takie podejrzane, powiedzieć, że nie masz. Jeśli, jeśli ktoś rzeczywiście nie miałby problemu z dyscypliną, to w takim razie może zrobić wszystko. Jakby co to, to ogranicza taką osobę do zrobienia wszystkiego? masz trzy najważniejsze faktory sukcesu: to jest kontrola impulsów, czyli sumienność, inteligencja i zdolność do podejmowania ryzyka. Mhm. Więc więc jakby no na przykład moja ex miała tak, że ona była super sumienna, nawet o tym ostatnio gadaliśmy, że ty myślałeś, nie no, każdy przecież ma problem z dyscypliną. Mhm. Ona potrafiła usiąść i 12 godzin siedzisz. Nie? Ja tak całym z boku siedziałem, bo co się tu dzieje? Naprawdę? Bo... ale to jest. Miałeś takie doświadczenie, że rzeczywiście to widziałeś to rzeczywiście tak. Tak, było? tak. No, mieszkaliśmy razem, ale wiesz, tylko to nie było tak, że ona y, siedziała i już wielka rozkmina. Tylko to było. To były rzeczy mechaniczne, które nie wymagało od ciebie zbyt dużo kreatywnej energii. I, I nie sam... nauczyłeś się tego od niej? Nie. <ścoughs> Niestety nie. To, to jest cyborg jakiś. Tak, no. bez, bez obrazy dla niej oczywiście. Ja, jak, no ja bym chciał coś takie, jak ja bym chciał coś takiego zrobić, ja bym chciał umieć coś takiego zrobić, że po prostu siadam i przez 12 godzin załatwiam zadanie. Ja, ja mam współlokatora, który jest bardzo blisko, jeżeli chodzi o cechy charakteru w moim kierunku i się śmialiśmy, że no to P i J to jest takie tęsknimy za J, bo nie mamy pieniędzy. Ale jak już będziemy mieli pieniądze, to po co mi być poukładanym, jak wszystko jest oddelegowane i zrobione? Bo jakby zaletą tego naszego podejścia jest to, że my tak chłoniemy po prostu tego dużo. No na przykład u ciebie to się objawia tym, że ty jesteś mega y, zaangażowany i szczerze zainteresowany tym, co powie drugi gość. Nie mhm. jest tak, że ty masz jakąś listę i coś sobie tam, o dobra, niech sobie pogada, robimy kolejny podcast. Listę którym... mam, ale pod, podczas rozmowy już jej nie używam. Tylko ty po prostu chłoniesz tą osobę, nie? Więc, więc to jest. To się emocjonalnie. To jest, tak, dostrajesz się emocjonalnie. Ale to jest to, co powoduje, że część ludzi jest tak zakochana w twoich podcastach i uwielbia je po prostu słuchać, no nie? To jest największa ilość komplementów, jaką dostałem podczas podcastów jednego. Już tyle rzeczy dzisiaj zrobiłem jako pierwszy. <laughs> Ale ja mam problem, z, ostatnio miałem dziwną sytuację, bo po, byłem na siłowni i była moja znajoma trenerka i właśnie powiedziała mi coś miłego na siłowni i jeszcze był było obok mnie e, ziomek mojego trenera i ja nie wiedziałem jak zareagować. Nie miałem zielonego pojęcia. Jestem tak. Jak ktoś mi mówi komplement, to mnie po prostu aż tak Oj, zapierdolę, co mam teraz zrobić, co się robi w takiej sytuacji. Szybko, zła zapiłka. <noise> Naprawdę tak mam. Nie wiem, dlaczego, nie wiem dlaczego, ale bardzo tego nie lubię, więc jak ty mi mówisz, ale jak ty mi mówisz komplementy, to jakoś jestem w stanie to udźwignąć. Nie, nie, nie mam takiej spiny, jak zwykle. Więc... No, może wiesz, to logicznie jakoś uzasadniam. Ona powiedziała, ej, dobrze ci idzie to. Nie? Masz ładny biceps. No? Fajna żyła. O. <noise> tak, to, to była wtedy podejrzana sytuacja. <noise> podejrzana, to na pewno coś chciał. Co, co, co myślisz o presji? Zastanawiam się nad presją. Ostatnio właśnie u Chrisa Williamsona słyszałem, że jesteś takiego, że ludzie wywierają na sobie presję i starają się osiągnąć sukces finansowy po to, żeby tę presję sobie ściągnąć, jak już sobie zarabią no i żeby móc się w tej wreszcie opierdalać. I najczęściej to się kończy w ten sposób, że ludzie rzeczywiście tak cisną, jak Conor McGregor trochę, dochodzą na sam szczyt i później zastrzenia się górka, w tak, tak. mocny jest... spadek w dół, dlatego, bo ta osoba rzeczywiście doszła do tego sukcesu i może rzeczywiście zluzować, a jak luzuje, no to już nie ma całej motywacji. Ale wszystko. Conor McGregor to jest doskonały przykład. To jest yy, osoba, według mnie, z takim albo narcystycznym zaburzeniem osobowości albo bardzo blisko, ale która jest mega niepoukładana i jest mega kreatywna. On dlatego był takim wirtuozem tego. Ja nie wiedziałem, jak on jest dobry, bo wiedziałem, że jest okej, okay. Ale jak na YouTubie znalazłem kilka filmów, gdzie goś analizował, jego Fight IQ, gdzie pokazywał, że po jednej serii przeciwnika, Conor wyłapał jakiś element i potrafił poczekać na podobną akcję i po prostu wygrać tylko dzięki temu, że on coś dostrzegł. Więc to był mega kreatywny typ, ale tak jak mówisz, wbił się na górę. Już potem przecież są te filmy, jaką tam y, była akcja, że on zdradzał swoją żonę, miał być może jakieś nieślubne dziecko, bo babka była w ciąży, powiedziała, że ona z nim, pokazywała wspólne zdjęcia, gdzie ona była w ogóle w samej bieliźnie, i jak ktoś zdisował na jakiejś konferencji konora, że E, ty goście, nawet wiesz być może będziesz nowym tatą, to Conor w ogóle się nie odezwał, że jakby on wiedział, że to może być jego dziecko. Później okazało się, że nie, no ale i był jakieś, wieże, on ma za niedługo walkę, a tam jest jakiś filmik, gdzie czwarta nad ranem, a to Conor wychodzi w ogóle z imprezy na kokszony. Ja najbardziej lubię, jak mema odnośnie Conora, jak jest napisane nie MMA Fighter, tylko MDMA Fighter. <laughs> to jest po prostu kwintesencja tego, co się teraz mm, dzieje. No trochę, trochę tak jest i rozumiem, że co pytasz, co ja o tym myślę? Mm -hmm. No wiesz, dla mnie to jest w ogóle ciekawe bo ja nie wiem jak na ciebie, ale ja jako niepukładana osoba na mnie bardzo dobrze działa presja. Mhm. Jak mam coś zrobić gdzieś, teraz, już, to jakby na przykład jak mnie zaprosiłeś zresztą na ten podcast, no to miałem kilka dni, żeby się przygotować i nie, nie robiłem do, tego o, jakoś. O wszystko na ostatnią chwilę. E, nie, właśnie nie. Właśnie czułem na tyle presję, że ja mówię, dobra, ja nic innego z innych projektów, żadnego YouTube'a i e Booków, ja nic nie zrobię. Ja będę sobie o tym myślał. Jest, bardzo jest, mi miło. Jest sobie po prostu i nie chciałem tego robić jakoś sztywno, żeby tu nie przyjść, wiesz, z kartką, planem, teraz powiem to, teraz to, ale mówiłem sobie, co mógłbym powiedzieć. I tak sobie mówiłem to w głowie, i nagle wpadała mi jakaś myśl albo historia, która mówię to jest dobre. I na przykład dostrojenie emocjonalnie wyciągnę, bo mówię, o, to jest dobrze, żeby wiedzieć, że jak jesteś mniej lub bardziej ekspresyjny jako introwertyk, ekstrawertyk, to, że to jest przydatna zdolność, żeby się poruszać po tym spektrum. Ja mówię, to na pewno powiem. Więc jakby to... Ale faktycznie przez kilka dni, przez, przez tą presję mówię, kurczę, to może być jakby ważny podcast, nie? Więc jakby zróbmy to jak najlepiej. No, to dostosowanie się emocjonalne, dostrojenie też jest istotne w samej kwestii podcastu, no bo to, jak my tutaj mm -hmm. rozmawiamy, też się trzeba przecież do siebie tak dostroić. Jest, Więc to, to jest, jest bardzo ważne, i wydaje mi się, że jak ludzie krytykują, często dostaje coś takiego, że ty rozmawiasz z tymi gośćmi i rzeczywiście się to interesuje i tam pociągniesz jakiś temat i porównują to do ludzi, którzy czytają sobie z kartki pytania, i wydaje mi się, że tam właśnie brakuje tego. że Jeśli nie słuchasz osoby i nie dostajesz się emocjonalnie, a wrócisz do kartki i to dasz inne pytanie, to to właśnie rozbija emocjonalnie i tego się pewnie przez to gorzej słucha. I wydaje mi się, że dlatego ludzie mi piszą takie rzeczy odnośnie tych właśnie podcastów, gdzie no, ktoś, ktoś leci z kartki. Wracając do presji, um, ja to pytam dlatego, bo ja też mam coś takiego, że mi się wydaje, że przyjdzie taki moment, że mogę sobie zluzować i ostatnio przyszedł taki moment, że sobie delikatnie poluzowałem i już się zorientowałem, że to tak nie może być. Że nawet, je, że jest coś takiego, że myślisz, a później już będę wszystko delegował i będę zarabiał dobrze, to już nie będę się musiał tak bardzo przejmować, ale to nie jest tak, że jak momentalnie, jak masz więcej czasu, to się czujesz taki rozbity. Ja, tak. To jest bardzo nie, nieprzyjemne doświadczenie. Naj, ja mam najgorzej z pracą, jak wiem, że mam cały dzień wolny. Odkładasz, siedzisz tu, jeszcze coś zrobię, tak, to sobie tak, kawkę no, no, a wypiję. No dobra, jest 11, przecież mam jeszcze cały dzień, to sobie coś zrobię, już rozbity, już gdzieś tam wylatujesz. Nie no jasne, w ogóle to ciekawie działa, bo często jak ktoś ma długi, to za pieprze, żeby te długi spłacić, bo one wiszą mu tam z tyłu. Ale jak ma później zarobić. Spłacę, jak tylko je spłaci, to nagle, okej, okay, dobra, luz. Mhm. I tak jak nagle nadrobił tam 20, 30, 40 tysięcy tego długu, tak, kiedy przychodzi już do zarabienia normalnego, też nie potrafi tego samego zbudować, bo już nie ma tej, tej presji długu to jest dziwne, bo z jednej strony ludzie mówią właśnie, żeby uciekać przed presją i że ta presja wyniszcza człowieka, a z drugiej strony okazuje się, że to nie do końca wyniszcza człowieka, że jak chcesz mieć fajne wyniki, to ta presja jest tak właściwie konieczna. No też właśnie pytanie, jak to do tego podchodzi, bo na przykład my jako niepoukładani ludzie, to dla nas presja jest super. Oczywiście mhm. nie na takiej zasadzie, że masz za miesiąc projekt i potem w ostatnich trzech dniach <laughs> nie na tej zasadzie, ale faktycznie jeśli da się to jakoś rozbić na trzymanie deadline'ów, że kurczę, czy nie uda mi się, nie zrobię tego, jeśli w tym tygodniu nie dokończę tego rozdziału. To mm -hmm. będzie śmierć. To, to może być dla nas bardzo pomocne. Ja zresztą nawet trochę się w ten sposób motywowałem. Um, Myślę, że są tacy ludzie, którzy potrafią być motywowani nie przez presję? Ja się zastanawiam, nad, jak to możliwe. Um. W sensie, co oni sobie wstają rano, ale jestem zadowolony, taki fajny dzień, będę pracował dzisiaj cały dzień. Myślę, że jest jakaś grupa ludzi, która po prostu lubi wejść wsiąść na pewnego rodzaju rutynę. Tylko wiesz, to nie są, to nie chcę tutaj ujmować, nie chcę, żeby tak zabrzmiało. Ale wiesz, nie każdy chce być topowym podcasterem w Polsce, na przykład. Mm -hmm. Więc oni wchodzą na jakiś element rutyny i nie sobie żyją w ten sposób. Jesteś księgową, mija ci życie. Wiesz, że za dwa miesiące masz wakacje i to jest jak najbardziej cieszące ci życie. Masz fajną rodzinę. I nie, nie o to pytałem. Pytałem właśnie o ludzi, którzy są takimi. Zajobami, którzy chcą gdzieś wejść wysoko. Myślę, że są tacy, tacy sensie, ludzie. No, tak. Czy są tacy ludzie, którzy właśnie żyją sobie w taki spokojny sposób nie czują presji i po prostu robią to wszystko z pasji i opowiadają o medytacji i o tym, że musisz być uważny i tak dalej. Kursy ciekawe. Nie zastanawiam się na tym. Znając życie, pewnie jak sięgnę do głowy później, to znajdę jakieś takie może osoby, a może nie. I stwierdzę, że, że tak chyba nie ma. Bo, ja bym, chciał, bo ja, bym chciał, ja bym chciał poznać takich ludzi. Chętnie bym zaprosił kogoś do podcastu. Jest szansa, że ktoś mi już coś takiego opowiadał, ale ja to i takiem nigdy nie wierzę, że to tak rzeczywiście wygląda. Ale wydaje mi się, że ta presja jest potrzebna. Jakby nie wyobrażam sobie, że ktoś robi jakieś super hardkorowe cięcie wagi przed walką do MMA i jest, ale jest fajnie, w, tutaj, w tej gorącej wadzie w ogóle nic to nie przeszkadza. <głos> <głos> nie wyobrażam sobie, żeby to mogło tak działać. Um, Chciałem cię zapytać jeszcze o podcast Gravitas. Jak tak jest? Jak, jak plany? Plany są na razie takie, że, więc, więc w dużym skrócie, bo Przemkowie ostatnio przewijałem, to, to dla słuchaczy. Ja w ogóle chciałbym zrobić taki duży podcast, bo wydaje mi się, że mam do tego predyspozycję. Tylko właśnie problem był taki, że ja miałem ciężko się zorganizować, plus w Krakowie. Pewnie bym znalazł sporo gości, bo tam na przykład Drwal prowadzi podcasty. Ale, Drwal jest z Krakowa? E, tak. Nie wiedziałem. On chyba gdzieś tam w okolicach sobie jakiś domek kupił. Um, w każdym razie pewnie bym coś zorganizował, ale to było takie demotywujące, kiedy pomyślałem, że nie mogę stop 20 nie mogę praktycznie nikogo zaprosić albo muszę czekać, aż ta osoba przypadkiem będzie w Krakowie. No mhm. nie? Więc pomyślałem, że fajnie by to było przynieść do Warszawy, ale jeśli już bym przynosił to do Warszawy, to żeby to było jakoś zorganizowane, a nie znowu, "u, dobra, robimy podcast i to będzie leżało. Więc wybrałem najlepszy sposób na motywowanie siebie w tym wypadku, czyli znalazłem wspólników. Więc, więc mam wspólnika i napisałem do twojego menadżera. W pewnym sensie chyba, nie wiem jaką to macie umowę, do Kamila i powiedziałem o sytuacji. On powiedział: Dobrze, spotkajmy się, i oni nam udostępnią studio tutaj w Warszawie. W tym miesiącu, bo już mamy 2 grudnia, będziemy za zacząć zapraszać już gości. I od stycznia ruszamy. Najpewniej no pod koniec stycznia pierwsze podcasty będą. Kogo chcesz jako pierwszy gości zaprosić? Mam takie top 10. Wybrałem sobie ludzi, których trochę znam, bo jakby mam ten komfort, że mimo wszystko mówi o tym, o budujmy sieci kontaktów i tak dalej. Ile teraz tej zdolności jakoś nie korzystam, to udało mi się wkręcić w kilka fajnych miejsc. No i z takich osób, które poznałem, to był na przykład Blołek. On gdzieś tam mi się wstępnie zgodził, więc na pewno będę z nim rozmawiał, Izak... Jakby, bo ja się znam przez to, że znam się z osobami związanymi z grami komputerowymi, to mam dużo jakichś tam znajomych YouTuberów, streamerów i tak dalej. Więc chciałem z tego worka trochę wyciągnąć. Chciałem zaprosić na pewno Izaka, Bloka. ciebie zaprosiłem, więc miałem cię nawet później pytać, bo ty powiedziałeś, że obiecałeś komuś wcześniej i musisz się u nich najpierw zjawić. Więc jak się u nich zjawisz, to my cię zapraszamy. jaka będzie formuła? Formuła jest po prostu taka, że chcemy wziąć pomysł za oceanu, czyli grupka ludzi sobie siedzi i jest od trzech do nawet 5-6 osób na raz. Podobno na Spotify się to nie będzie za dobrze słuchać, bo kiedy jest więcej niż. Trzy osoby, to już jest zatłoczno i często słuchacz podobny ma problem, żeby złapać, kto akurat mówi, gdzie z kim, jak gdzie. Mhm. Ale na YouTubie to pewnie jakoś gdzieś tam wystrzeli. No i po prostu format jest taki, że chcemy, żeby było więcej hostów, czasem też więcej gości. No i nie wiem do końca, jak to będzie wyglądać, ale Gravitas pochodzi, to jest rzymska cnota, która oznacza autorytet moralny, która oznacza. Taki, taką wiedzę, intelekt, ale też zdolności społeczne. I pomyśleliśmy, że my chcemy trochę ideologicznie robić ten podcast. Ale Ty mnie nawet swoją drogą zainspirowałeś, bo mieliśmy chyba rozmowę przez telefon, i Ty powiedziałeś, że. Nie no, to o czym ty mówisz, to tak brzmi bardzo ideologicznie, a ja to tak nie lubię, i, i tak się nad tym zastanawiałem, bo ja wtedy akurat miałem rozterkę, i do, dokładnie w momencie, jak miałem tą rozterkę, to ty mi to powiedziałeś. Ja sobie pomyślałem, że może nie róbmy jakiejś wielkiej idei, nie wiadomo co to będzie, tylko po prostu zaprośmy takich gości, którzy prezentują te. Wartości Gravitas, i tak jak jest w Twoim przypadku, ty gadasz o dyscyplinie, o pracy, i piszą ci ludzie: Ej, siema, to jest super, zainspirowałem się, zarabiam teraz dzięki Tobie więcej. Więc pomyślałem, żeby zamiast robić jakąś nie wiadomo co wokół tego, to po prostu zaprosić takie naprawdę fajne osoby, które szczególnie na poziomie moralnym są autorytetami, i żeby one przez swoje spojrzenie na świat, swoją drogę, opis historii, żeby inspirowały ludzi. Bo to jest bardzo ciężko w, zaplanować niektóre podcasty. Niektórzy mają taką mocną osobowość, że to nie, nawet jak sobie zrobisz jakiś plan, to to nie ma żadnego znaczenia. To cię w, zwłaszcza jeśli ty masz jeszcze osobowość ugodową, to byś miał jeszcze gorzej niż ja. Ja jestem dość, tak jak ci mówiłem, ja jestem mało ugodowy, a i tak czasami gość mnie zjada po prostu. Jest na tyle intensywny i na tyle czuje, że ma coś ważnego od, w od siebie. W jakim sensie cię zjada? Zaczyna opowiadać o rzeczach, o których w ogóle nie planowałem, żebyśmy żebyśmy rozmawiali. Ale to też nie są rzeczy jakieś od czapy totalnie. Więc po prostu daję mu mówić, bo widzę, ja się mocno kieruję tym, co jest do kogoś ważne. Więc mm -hmm. jak widzę, że ktoś mi o czymś opowiada i to jest do niego ważne, to mu nie przerywam i nie mówiła historii. Ja to mam pytania, więc teraz a, nie, to, nie Ale Nie rozmawiamy o tym. Więc, więc daję, mu, daję mu to powiedzieć i to ciężko by było zaplanować pod to, bo nigdy nie wiesz, kto do ciebie z czym przyjdzie. I czasami przychodzą goście i ty masz jakieś plany, a oni mają jakąś ważną rzecz, którą chcieliby powiedzieć, i po prostu dajesz im mówić i wtedy ten plan. Wypada ci całe? No, a tutaj w tym wypadku ja bardziej. Wiesz, ja trochę na to patrzę tak, że kiedyś do mnie doszło, jak duże znaczenie ma w ogóle droga Wojownika. Bo jakby my, mężczyźni, mamy coś takiego, że. Znajomy mi to powiedział, ja nie byłem nigdy tego świadom, ale każda historia zawiera jakby jeden element. Jak tego elementu nie masz, to nie masz historii po prostu. To jest masz protagonistę i antagonistę, i najczęściej protagonista spotyka się z jakimiś przeciwnościami losu. Które uderzają mocno w jego słabe cechy charakteru, które ukazują mu jego słabości i pokazują, że on nie jest dość dobry, żeby coś osiągnąć. Mm -hmm. I protagonista musi wejść w tak zwany właśnie cień i zabić smoka. To jest droga wojownika. On musi zmierzyć się ze swoimi największymi słabościami i być gotów wręcz. Umrzeć za te, y, za te wartości i wtedy on przechodzi przemianę, gdzie on zdobywa te umiejętności, które teraz mu są potrzebne do zwycięstwa. Oglądałeś Wiedźmina albo Mandariana? Y, nie, tych akurat nie. Zastanawiam się, jak to się aplikuje, bo i Wiedźmin, i Mandalorian walczy z jakimiś potworami, ale to są jego umiejętności. Tam nie ma żadnej historii, gdzie to uderza w jego słabsze strony. Na tym się zastanawiałem, czy potrafię gdzieś odnieść się do jakiejś historii, gdzie rzeczywiście widzę, że to uderza w czyjeś słabe strony i on musi zbudować te umiejętności dopiero, żeby się zmienić. Tu myślę, że... Bo jakby masz protagonistę i antagonistę i nie musi to być zawsze... Yy, to, to tu jest ten jeden element, a kwestia... Tych słab słabości nie jest takie, nie jest taka istotna. Tak, bo czasem możesz mi po prostu wyrazić tą postać, która zachowuje się w określony sposób i to jest dla ludzi gdzieś tam fascynujące. Ale bardzo polecam, bardzo polecam, będę analizował ten film. Um, zakładnik z Jamie Foxem i Tomem Cruzem, bo polega tam na tym, że Jamie Fox jest taksówkarzem, który... Buduje taką fasadę, że jest ogarnięty, ale w rzeczywistości to jest tylko taki sztuczny imit, żeby ludzie go docenili, i wsiada do taksówki płatny zabójca, który jest dokładnym przeciwieństwem niego, ale nie tylko y, ogarnia pewne rzeczy lepiej od niego, nie boi się podjąć ryzyka i tak dalej, ale też jest wyczyszczony z tych dobrych rzeczy, które ma taksówkarz. Mhm. I to jest ciekawy film, bo oni przez cały film. Oni razem spędzają czas w taksówce i jadą od zlecenia do zlecenia. I to jest bardzo rzadkie, żeby w filmie antagonista z protagonistą spędzali cały czas razem. I to jest super, bo widzisz, jak ta postać na początku jest zestresowana, ale ona wraz właśnie z tym przebywaniem przez tą ekspozycją, jak on zaczyna się zmieniać i zmienia swoje zachowania. I jest super film. Ja trochę na bazie tego będę to robił. Od Storytellers, gdzie jak ktoś zobaczy zakładnika, wpiszcie sobie Storytellers Collateral, mm -hmm. i oni tam tłumaczą w ogóle całą symbolikę Junga, że jakby tłumaczą na takim bardzo głębokim poziomie symbolikę te tego filmu. I tam oni wyciągnęli tak ciekawe rzeczy, na przykład z ostatniej sceny, że ja byłem niesamowicie pod wrażeniem, jak po prostu jest to doskonały film. I on mnie mega uderzył, bo. Protagonista to byłem ja i ja to zobaczyłem, mówię, o, ale super film, a 10 lat później oni mi wyjaśnili, dlaczego mi ten film się spodobał. Myślisz, że jak ludzie tworzą te filmy, to oni mają tą całą rozkminę psychologiczną? Yy... Czy to wychodzi trochę mimowolnie? Wydaje mi się, że w wielu filmach tak. W wielu filmach tak jest i to był jeden z nich. Nawet yy, słuchałem wywiadów ze scenarzystą. To on właśnie tłumaczył, że y, on tam chciał poruszyć temat, właśnie męskości, tego, że boimy się podjąć pewne, y, pewne działania, i ta postać tego Wincenta, tego antagonisty, miała zmusić y, protagonistę do, do podjęcia jakichś działań. Króla Artura, widziałeś? Kurczę, kiedy to było? Tego nowego. To nie. To obчай sobie no, i teraz, na... mi, teraz, teraz mi się przypomniało, że tam jest tłumaczy. rzeczywiście. Uderzenie w słabe strony. Król Artur się rodzi jako wygnany z, z rodziny królewskiej, i musi zacząć obsługiwać miecz i nie może, to brzmi śmiesznie. I Odrzucę go, nie chcę go używać. Jest tam jakiś potwór, który się powoli rodzi, i żeby on go mógł pokonać, będzie musiał używać tego miecza. I on cały czas mówi, że nie, że on nie chce walczyć, że on nie będzie używał miecza, i w pewnym momencie zaczyna, jakby wiesz, integruje ten cień i zaczyna rzeczywiście walczyć tym mieczem i finalnie pokonuje tego potwora. To jest w wielu miejscach, dlatego na przykład te Batmany od Nolana są doskonałe, bo tam nawet masz ten fragment, gdzie on trafia do tego, do tego więzienia i. Um, widzi w telewizorze jak całe jego miasto po prostu się burzy i to, był, to to była taka symbolika tego, że widzi, że sypie ci się życie, ale czuje, że nic nie może z tym zrobić i on próbował uciec z tego więzienia poprzez tam musiał przeskoczyć, mhm. ale potem jest tam jakieś nawiązanie, i on zrozumiał, że on musi skoczyć bez zabezpieczeń. I zaryzykować własne życie, bo tylko wtedy będzie w stanie wyskoczyć z tego więzienia. Już mi ciarki przechodzą, jak słucham takich historii. Jest coś takiego też w Władcy Pierścieni. Pamiętam, że ta elficka królowa chyba pokazuje Fordowi, co się stanie, jak nie pójdzie z tym pierścieniem do, do Mordoru. I też hmm. pokazuje taką wizję. I... Tak. Chyba, nie, to też jest w Królu Arturze, ale w... w nie, bo, ale tam też to jest. Tam bo też to on jest, mówi, nie? nie? Nie, może ja tego nie będę zanosił. No, mm -hmm. mówi, no jak tego nie zrobisz, to i tak cię to dopadnie. Nie? I dokładnie to samo jest w Królu Arturze i właśnie przechodzą mi ciarki. <głos> ja <głos> lubię takie historyjki dlatego tego Tak, właśnie to jest, to jest super, bo kurczę, mam na przykład lokator, współlokatora, którego bardzo uwielbiam. Mamy podobne cechy osobowości, ale on mi kiedyś mówi, ale Piotrek, po co ja mam oglądać filmy, jak to nie na takim logicznym poziomie? Po co ja mam oglądać filmy, skoro tam. To, to, to jest science fiction, to nie jest prawdziwe. To nie jest prawdziwe i to mnie w żaden sposób nie rozwija, więc po co mi to? Ja mu mówię, mordo, właśnie, jest ten element kulturowy, który. ta, ta symbolika, która gdzieś za tym tworzy. Mówię, chodź, pokażę ci filmy i puść mu zakładnika, a potem i wiesz, film się kończył. On... No, no, <laughs> dobry. A mówię, a patrz teraz na tej. I puszcza mu firmę od Storytellers i on, o jeszcze tu Junga wsadzili. A on wiesz, on tam czytał Nietzsche, Junga jest po psychologii w ogóle, więc wiesz, on wszystko to zna. I on, o Boże, co oni tu wsadzili, o meskito, nie? Próbowałeś kiedyś czytać nicze? Nie, nie, to jest w moim to-do list Ja sobie ściągnąłem kiedyś niczej, nie byłem w stanie. Nie rozumiałem w ogóle, co tam jest napisane. Ja znaczy, Musiałem musiał jakieś po prostu, przełożenie. on ale... strzela takie bengery, że on leci ci takim randomowym tekstem i nagle, wiesz, w środku strony wyciągasz takie zdanie, które jest najlepszym motywacyjnym tekstem, jaki w życiu przeczytałeś. Nie? Mhm. No I... właśnie nie dałem rady. Może, ale to było już dawno, dawno temu. Może jakbym teraz wrócił, to bym dał radę. Tak, ja myślę, że chyba też właśnie od takiej poziomu świadomości trzeba, trzeba, trzeba wyjść. Bo tak samo ludzie mówią, że czerwona księga od Junga, że to jest, nie da się tego czytać, ale jak, jak spróbujesz się przebić z jakimś podejściem, co on tam mógł powiedzieć, to bo właśnie Niczej Junga i tych wszystkich i Szekspira jeszcze bym, bym z chęcią wielką przeczytał. No, ale to są ciężkie książki. Ciężkie I tak bardzo. samo podobno jest ta Maps of Meaning Jordana Petersona. Tak. Czytałeś My... pierwszą? Yy, nie, nie. to Też to... jest podobno hardkorowa. Nie, w ogóle jak mam być szczery, to niestety książki mi ciężko wchodzą. Ja wolę zdecydowanie. Nawet jak się przygotowuję do podcastów, to zauważyłem. Jak wysłałeś mi kurs, spróbowałem usiąść do tego kursu, otwieram sobie, otwieram, otwieram i mi się przypomniało. Miałem niedawno podcast, gdzie przygotowałem się trochę z książki. Pytam się babeczki o jeden rozdział w książce i ona nie pamiętała. I tak sobie myślałem, nie pamiętam, dlatego, bo jak się pisze książka, tak sobie to wyobrażam, to masz jakąś tam opowieść chronologiczną, no i niektóre rzeczy po prostu sobie researchujesz wypiszesz tam, bo to jest istotne dla tej całej historii mm. i zapominasz o tym. Już tego w ogóle nie pamiętasz. Jak sobie wszedłem w twój kurs, to właśnie tak przeszedłem sobie pod to, przez to i myślę sobie, ty nawet, jest szansa, że nie będziesz tego pamiętał. Więc dużo bardziej wolałem się przygotowywać z podcastu z tobą, wtedy mm. wiedziałem, co jest dla ciebie ważne i kiedy włączasz takie wątki, niż właśnie czytanie książki albo, albo korzystanie z kursu. Tak jest. Jeszcze wracając do Twojego kursu. Dla kogo myślisz, że on jest stworzony? Kto jest głównym klientem? Czy znaczy, problem był taki, że jak tworzysz kurs, to. Musisz mieć jakąś grupę docelową. Nie możesz powiedzieć, to jest dla wszystkich. Nie możesz tak powiedzieć, bo nikt tego... Nie, nie złapiesz niczyjej uwagi, jeśli to będzie dla wszystkich. To musi być sprofilowane. I to jest w ogóle podobno często pierwsza rzecz, którą się uczą ludzie, którzy zakładają firmy. Że no, jestem fotografem, to mogę każdemu zrobić zdjęcia. I wszyscy mówią, N -n, musisz wybrać. Możesz być, wiesz, weselny, może, ale musisz wybrać. Nie możesz mieć wszystkiego, bo nigdy ciebie nie trafi. I to był ten problem, bo ten kurs to jest nic innego, jak... Od lekcji pierwszej do lekcji dwudziestej, to jest od poznania się do nawet długoterminowej relacji albo wspólnego biznesu, stworzenia sieci kontaktów. Więc ja tam lecę właśnie przez takie rzeczy jak pierwsze wrażenie, jak wyznaczać granice, jak dyskutować z ludźmi, budować z nimi głęboką więź. Więc wszystkie te najbardziej podstawowe i fundamentalne um, elementy. I ale mieliśmy właśnie ten problem z, z moim Przyjacielem, najlepszym, Bartkiem, który mi pomagał robić ten kurs, i on jest jakby od technicznych rzeczy, że kurczę, musimy to na coś ukierunkować. No i my to ukierunkowaliśmy, mieliśmy jeden z dwóch kierunków. Jeden to był właśnie dla osób takich bardziej introwertycznych. Który, które chciałyby po prostu poprawić jakieś stałe elementy w takiej codziennej konwersacji, bo jeśli jesteś na dość niskim poziomie ze swoimi zdolnościami interpersonalnymi, to potem może być bardzo frustrujące, kiedy nawet jeśli jesteś zadowolony, to potem może być bardzo frustrujące to, że kiedy chcesz coś osiągnąć, nie wiem, poznasz jakąś ciekawą dziewczynę, albo masz coś ważnego do dodania, nie wiem, ktoś siedzicie w grupie, ktoś mówi o twoim zagadnieniu i chcesz coś powiedzieć, ale nie potrafisz się fizycznie Przebić po prostu przez to, co ludzie mówią, bo jesteś na przykład zbyt stonowany, i tak dalej. Ja tak zawsze miałem w grupie. Siedziałem w grupie i wszyscy coś mówili, i ja próbowałem coś powiedzieć, i nikt na tego nie słyszał. Bo cicho mówię, albo mieli to w dupie. To o, Ale... tutaj porada z mojego kursu prosta. Jeśli chcesz się przebić, a masz naturalnie cichy głos i taką stonowaną właśnie. Ekspresję. Nawet właśnie nie ekspresję, co często, no po prostu masz cichy głos i wolno, wolno mówisz i spokojnie, to jednym z elementów jest po prostu dodanie ekspresji. Bo ludzie naturalnie widzą, że jak na przykład rozmawiają sobie w grupie i widzą, że ktoś się z grupy porusza, to to automatycznie ściąga wzrok. I kiedy ty po prostu zaczynasz opowiadać, mówisz, ej słuchajcie, ostatnio była taka akcja i nawet zrobisz przesadną ekspresję, to automatycznie. To jeszcze będzie śmieszne. <noise> tak, ej, słuchajcie. <noise> Dzisiaj zrobiłeś raz coś takiego i to było rzeczywiście zabawne. Więc to, 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 to rzeczywiście działa. Ja się po prostu przestałem zadawać z takimi ludźmi. Więc to było, to było moje dostosowanie się do środowiska. <noise> dostosowanie się. Trzeba je odciąć jaka. <noise> No nie no, kurwa, jak ktoś mnie nie chce słuchać, to no co ja się będę z nimi zadawał? Jakby... Nie będę, nie będę przecież robił jakiś yy, Właśnie no, widzisz. Gdybym nie? był w pracy, gdybym był w pracy, to by było co innego. No bo tam bym musiał w jakiś sposób się przebić i wtedy musiałbym z tego mm -hmm. korzystać. Ale jeśli to, tego nie muszę korzystać, to po prostu się nie zadaję z ludźmi. Ty, ty po prostu robisz tak, że jako mało godowa osoba dostosowujesz warunki zewnętrzne do siebie. Czyli stwierdzasz, zrobię sobie tak popularny podcast, że jak ktoś do mnie przyjdzie z jakimś biznesem, ja przyjmę tylko taki, który mi się podoba. Nie będę ja się prosił, szukał, gonił. Więc jakby z tej perspektywy, to kurczę, super moc, nie? To jest akurat nieprawda, bo ja się odzywam rzeczywiście do firmy, więc uważam, że nie. No, to... Dobra, dobra. <laughs> nie, wcale nie umiem czytać ludzi, zapamiętajcie to. Mm. <laughs> Dlaczego o tym rozmawialiśmy? Bo ci się wtrąciłem, że ja mam cichy głos i zawsze mam tak wśród ludzi. I ty powiedziałeś, że to jest świetne. Rozmawialiśmy o, o przebywaniu w grupie i mówię tak, czegoś. że po prostu kurs wyznaczyłem dla bardziej osób introwertycznych, które chcą gdzieś podbić swoje zdolności interpersonalne negocjacje albo no kwestie elementów atrakcyjności bo to jest jakby wszystko się łączy jak jesteś po prostu ciekawym gościem którego większość ludzi lubi który ma jakąś empatię, to gdzieś tych ludzi będziesz przyciągał I jaki masz feedback od ludzi którzy z tego korzystają? Wiesz co trudno powiedzieć bo niestety mnie bardzo smuci to i też dlatego ja będę w ogóle rebranding robił teraz tego kursu dołożę tam kilka nowych rzeczy jedną z nich będzie to jak lepiej zaadaptować ten kurs do swojego życia bo ja tam po prostu mam 6 godzin tu proszę informacje macie. I problem w tym, że nawet jak ludzie kupują i chcą się zmienić, to jeśli nie dasz im jakichś dobrych narzędzi, które powiedzą, słuchaj, przed kursem przygotuj sobie zeszyt, weź sobie to, albo przygotuj to, albo obiecaj sobie, zapisz w kalendarzu, że przesłuchasz, i, i samych, samych ich nakierujesz, to w ogóle bardzo mało osób przechodzi przez cały taki kurs. No nie? To jest nawet mniej niż połowa przechodzi, jeśli kurs ma tam powyżej x godzin. To rozkosz, Jakub u mnie mówił, że 60% osób u niego chyba nawet nie otwiera albo nie przechodzi całego. Tak. No. Przy, przy tym, że on ma super, super topka kursu, więc to by nie było nic dziwnego w przypadku Twojego. Co, co że nie jest topka? Hmm? No chodzi o to, że on ma. Nie, no po... wiem. wiem. Bardzo um, przygotowane pod względem takim UX-owym, ale raczej do tego się odnosiłem. Więc, ale, ale sam feedback jest jak najbardziej w porządku, tylko wiesz, jakby trudno to określić poprzez jakby tekst, bo ktoś ci pisze, Ej, super dużo się nauczyłem, fajnie, to jakby nie widzę jego ekspresji, nie zadam pytania, ale co użyłeś gdzieś tego, więc jakby powiedzmy, że ja, ja jestem z kursu bardzo, bardzo zadowolony. Bo mm -hmm. faktycznie zrzuciłem tam jakiś element części siebie, i nawet moja była, która pomagała mi z montażem, to na. Słuchała tego i jak wiesz, montując, musisz to z 10 razy obejrzeć, zanim wszystko ułoży, slajd odpowiednio, sprawdza, czy dobrze wygląda, i tak dalej. To ona potem przyszła potem tym i mówi, Ej, goście, ja teraz Cię rozumiem, ty, ja, cię, ja widzę wszystko, co Ty robisz, nie? Ja wcześniej tego nie dostrzegałam, ale praktycznie. 90% Twoich zachowań to są te elementy, wiesz, z tego kursu, nie? Tu się jakoś wtrącisz w ten sposób, tu zadasz pytanie, tak? Ja nagle ja dostrzegam, że to jest wszystko jakby taka siatka połączeń, którą, z której ty korzystasz. Mm -hmm. Ale ta siatka już jest zintegrowana z tobą, że nie musisz myśleć o tym, tylko to jest po prostu część Ciebie. Tak jest, no. Mm, no i dobrze, bo to bardzo pozytywnie wpływa na to, jak budujesz relacje. Ja nie no. jestem mega zadowolony. Ja jestem. Właśnie to jest nawet. się śmiejemy, że to jest trochę problem, nie? Bo. Ja przez to, że jestem bardzo mało, ja mam bardzo niskie anxiety. Jestem mega ekstrawertyczny, bo w ogóle ekstrawersja jest jakby cechą szczęścia. Jak jesteś ekstrawertyczny, to jesteś szczęśliwy, a neurotyczność jest cechą nieszczęścia. I ja jedno mam bardzo wysoko, drugie mam bardzo nisko. I no. Ja z jednej strony stworzyłem sobie doskonałe środowisko i ja jestem, jestem przeszczęśliwy. Ja naprawdę mam takich super ludzi wokół siebie, że na nic bym tego nie zamienił, ale z drugiej bardzo mocno muszę się popychać do tego, aby podjąć jakieś, jakieś działania, bo po co, skoro jest super, nie? Nawet. Ym, bo może być zawsze lepiej. Dobrze sobie pokazywać rzeczy, których nie możesz mieć, i później musisz sobie, kurwa, dobra, może jednak idę do roboty. Ja tak robię u siebie. Jak wygląda ten proces? Bo o, oglądam, sobie oglądam sobie rzeczy, których nie mogę mieć. Dosłownie. Po prostu. Albo jakieś miejsca. Ilość pieniędzy, rozwój biznesu, cokolwiek, co jest jakby, wiesz, bardzo daleko ode mnie. Mhm. Bo czym to jest dalej od ciebie, tym to jest bardziej frustrujące, ale też to bardziej większą presję nakłada. Więc ja jak mi jest za wygodnie, to tak sobie poglądam, jakie mają inni ludzie i myślę sobie, gościu, wcale nie masz tak fajnie. Wyobrażam to, to sobie, nie, jak tak leżysz, tak Kurwa, nie wstajesz, otwierasz telefon i tam Ferrari. Oh, ja tak. tego nie rozumiem, jak ludzie mówią, że to jest denerwujące. Ja to uwielbiam po prostu. Jak o, o, przeglądam Instagrama i widzę, że to komuś zajebiście idzie, to myślę sobie, kurwa idę do roboty i zaczynam pracować. U mnie to dosłownie tak działa, więc nie rozumiem, jak ludzie mogą mówić, że Instagram powoduje depresję, skoro to motywuje, tylko <totopatytorium> trzeba odpowiednio no, do tego. Tak, u, nas, no, u ciebie może tak, nie? No, U lasek <totopatytorium> jest gorzej. To jest w ogóle przerąbane pod tym względem. Tak, jest. Yy, yy. Słyszałem, ale jeśli się, przynajmniej tak mi się wydaje, że jeśli do, dobrze się do tego podchodzi, to to nie powinno powodować depresji, tylko powinno cię motywować i pokazywać, jak ludzie, jak fajnie można sobie ogarnąć życie. Znalazłem ostatnio taki, taki artykuł, który mówił, że duże, długie użytkowanie Instagrama nie powoduje myśli depresyjnych u bodajże nastolatków, a u kobiet tak, nie? Ale to jest w ogóle bardzo fajne dwa podcasty Chrisa Williamsona na temat kobiet. Je mam gdzie zapisane, mogę je ci nawet wysłać, a jak się wpisze female, to tam będzie o budowaniu relacji i o tym, jak kobiety Walczą o mężczyzn, bo zwykle treści są takie typu: treści non-fiction, te rozwijające, są zwykle dla mężczyzn, bo to my się głównie tym zajmujemy. I zauważyłem, że wszelkie treści, Chris Williamson na to zwrócił uwagę, że wszelkie treści są stworzone, takie były pod mężczyzn. Czyli jak mówią o atrakcyjności, to mówią, co jest atrakcyjne dla kobiet i jak mężczyźni konkurują, jakby tłumaczą wszystko to z perspektywy mężczyzny, ale bardzo mało osób mówiło o tym, jak kobiety na przykład konkurują o, o, o względy facetów, jak one walczą, ten social warfare, jak stosują. I naprawdę było tam informacje, które ja w większości wiedziałem, ale tyle kropek mi się połączyło, że o wiele lepiej zrozumiałem kobiety. I, i jakby to się wszystko sprowadza do jednej prostej rzeczy, że kobiety się boją. To jest, to je prowadzi. Że kiedy ty byłeś kobietą przez, przez setki tysięcy lat ewolucji. Nie miałeś zasobów, bo to faceci się nimi zajmowali, ani nie miałeś siły fizycznej, bo to faceci mają siłę fizyczną. I ty jedyne, co cię kieruje, to to, żeby dostać jakoś zasoby i przeżyć. I dlatego kobiety częściej się budzą w nocy, są statystycznie bardziej neurotyczne, yy, i one na przykład przeżywają o wiele gorzej emocje, kiedy widzą, że innej kobiecie coś wyjdzie. Więc kiedy Czyli jest większa zazdrość. Yy, tak, bo ona ma takie poczucie, że skoro komuś wyszło, to jest mniej jakby dla niej i to powoduje. No to jest prawda. Słucham? To jest prawda, moim zdaniem. Że mniej jest dla niej? Jak jakaś Kim Kardashian ma ten więcej, to. Pewnie, że tak. Jest określona suma pieniędzy na świecie, więc jeśli Kim Kardashian ma jakąś część, to ty jej nie możesz mieć jednocześnie. No, a z drugiej strony jest wiele miejsc do stworzenia biznesu. No, ale suma pieniędzy na świecie i tak jest cały czas się zwiększa, ale jest jedna. Ale wybiłem cię z tematu. Powiedziałeś, że kobiety są bardziej zazdrosne, jeżeli widzą Kim Kardashian odnośnie tego, że jej się super... Po prostu one cały czas się porównują. Mhm. Kobiety mają takie bardziej egalitarne podejście, dlatego one wolą, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby każdemu było okej, okay, a faceci chcą się wspinać pod drabinie. Dlatego kobiety zwracają na taką uwagę jak ton. Mhm. Mówią, to jest prawda, co mówisz, ale ten ton, który to mówisz jest irytujący. I właśnie tu, tu chodzi o ten o tą emocję, żeby wszyscy byli, byli zadbani, i dlatego nie mówimy czarnego humoru na imprezie u wujka. No, ale dążę jedynie po prostu do tego, że kobiety o wiele gorzej przeżywają sukcesy innych ludzi, i dlatego one, siedząc na Instagramie, bardzo źle to przeżywają, bo widzą, wiesz, perfekcyjne ciała. Yy, widzą filtry różnego rodzaju, odpowiednie ułożone pozy, pozytywne komplementy i tak dalej. I to jakby powoduje, że ona zaczyna myśleć, ale ja nie jestem tak dobra, ja nie jestem tak ładna i pikuję to wszystko w dół. A czemu mężczyźni nie myślą w ten sam sposób, bo są mniej neurotyczni? No na w... pewno że... mamy po prostu inny mechanizm odpowiedzi, czyli na przykład jest Przemek Górczy, który mówi, to idę pracować, nie? czy jakby jest, jest gdzieś ten chęć tego rozwoju. Poza tym my naturalnie się ustawiamy w hierarchiach. To jest dla nas kompletnie naturalne, że ktoś jest wyżej, ktoś niżej. I jedyne co, to możesz próbować ewentualnie zmienić to, gdzie jesteś aktualnie. Nie? A kobiety jak hmm, robią? Po prostu u kobiet to działa tak, bo, bo fajnie gość to przedstawił na zasadzie współpracy. My w ogóle... Yy, Zawsze było tak, że jak było plemię, musieliśmy współpracować, jak było inne plemię, jak nie współpracujemy, jesteśmy dead po prostu. Mhm. Więc to było jakby najważniejszym elementem. I u chłopaków jest tak, że kiedy ty nie robisz dobrze rzeczy x, na przykład, nie wiem, nie biegasz szybko, to potrafisz wysoko skakać. I to jakby powoduje, że dobra, to ty będziesz łucznikiem, ty będziesz nam ostrzył broń i tworzy się po prostu pewien zespół. Ale jakbyś się zastanowił, to dlaczego kobieta ma dbać o inne kobiety? Czemu ona ma się dobrze czuć, że ktoś się wspina po hierarchii, a ktoś nie? Bo ona jeśli ty jesteś jej facetem, no to powiedzmy, że ty jej gdzieś tam przekazujesz zasoby i dajesz to poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli to są twoje dzieci, to kobiety jak dostają pieniądze, to mężczyźni dają na... Um, wracają pieniądze do wioski. Tak. Nie, nie pamiętam na porównania, ale w, w każdym razie chodziło o to, że kobiety dają głównie swoje zasoby na, na swoje dzieci i, i na, na siebie, nie? że tam, tam leci przepływ, mhm. tu idą te zasoby i teraz pytanie, czemu ona ma się w ogóle kumplować z inną laską, to jest konkurencja, to jest zagrożenie i ona może te zasoby je wyciągnąć, które są dla niej i dla jej dzieci, więc ona kompletnie inaczej postrzega element konkurencji i ustawiania się gdzieś w hierarchii. Hmm. To jest ciekawe. Ja bym, ja bym do tego dorzucił kontrargument, mhm. że przecież te kobiety też muszą ze sobą współpracować, bo jedna musi y, prowadzić y, ogródek z pomidorami, inna robi z innymi rzeczami, i one muszą ze sobą współpracować, żeby mieć te wszystkie rzeczy. Jedna będzie robiła jakieś pieluchy, trzecia będzie lekarką. Te też muszą współpracować, tak samo jak mężczyźni na froncie. No, w, w pewnym sensie tworzą się pewne community, nie? Mhm. No, ale jednak właśnie to jest to, że um, fajnie tam jest powiedziane, że pro, pro, problem jest taki, że kobieta będzie lubiła się z innymi kobietami, które mają mniej więcej problemy na tym samym poziomie. Czyli, jeżeli jesteś kobietą, która jest w związku i ma wokół siebie masę singielek, to to może być przerąbane, bo jeśli będziesz im mówić, jak jest super, fajnie, dobrze, one nawet nieświadomie mogą próbować rozwalić ci ten związek, o choć na imprezę, choć się tu napijemy, a spójrz, jak ten facet na ciebie patrzy. I, I faktycznie może być tak, że one podświadomie będą próbowały to po prostu zniszczyć. Tak. Jakby ja rozumiem Twój punkt widzenia, że no jednak w wiosce ludzie współpracują ze sobą i to nie jest tak, że on na tym siedzi z shotgunem i patrzy na swoją sąsiadkę i mówi, to moja konkurencja, Więc jakby jakiś tam element współpracy jest, ale to jest tylko na jakichś tam, na jakiś pewnych poziomach. Nawet było właśnie badanie, że kobiety w grach zespołowych, na przykład w piłce nożnej, to chyba było badanie, są bardziej, oni tam to użyli słowa vengeance, są takie bardziej agresywne w stosunku do własnych zawodniczek z, ze swojej drużyny, niż faceci do zawodników z przeciwnej drużyny. Hmm. To tego bym się nie spodziewał. Vengeance. Yy, zawiła. No, to to z... Ale z... pamiętam, że któryś z kobiet ortowych, która u mnie była, mi też o tym mówiła, że kobiety są bardzo zajadłe, że, że mężczyźni są bardziej agresywni, ale kobiety są bardziej zajadłe. To pamiętam, że mi powiedziała. Że... No tak, no my mamy tak, że my sobie dajemy po mordzie i potem siedzimy razem w, w stoliku w klasie i jesteśmy już ziomeczkami albo idziemy na piwo, a kobiety jak się rozdzielą też, to, to było pierwsze w ogóle badanie, które przeczytałem od deski do deski. To, to było badanie nad poziomem i sposobem agresji u małych chłopców i dziewczynek. Mhm. Właśnie u kobiet było tak, że kiedy one się pożarły, to grupy się dzieliły i były rozdzielone już do końca albo roku, albo jakiejś tam przerwy zimowej na przykład. I dopiero po tym wszystko wracało do normy. Dziwne, co? A sugerowałoby się, że kobiety są lepsze w relacji niż mężczyźni. No nie, no wiesz, jest w ogóle dużo mitów. Ja kiedyś mam gdzieś zapisany taki post, gdzie gość mówi, ale czemu w ogóle ludzie mówią, że mężczyźni mają problem z regulowaniem swojej emocji? Że jakby, że czemu mają problem z mówieniem o emocjach? Mówi, a o czyje emocje musimy dbać? To Kobietom się kupuje kwiaty, czy mężczyznom? Nie? Kto ma być przy kobiecie? Kto ma je słuchać? Nagle się okazuje, że to jest Kto ktoś jesteśmy... ktoś Dokładnie, nie? Więc, jakby ten, ten element, my jesteśmy tym stoickim kamieniem, który właśnie daje poczucie spokoju. Właśnie, jak mówiliśmy o tym układzie nerwowym kobiet, który jest dostosowany do dziecka, to ja to trochę widzę tak, że mamy po jednej stronie dziecko, na drugim krańcu mamy mężczyznę, a kobieta jest w środku po prostu. I ona jest tą osobą, która potrzebuje kogoś, kto będzie regulował te jej emocje. I, bo, I właśnie trochę od, po części od tego jest mężczyzna. Oczywiście to jest duże uogólnienie. Na pewno są relacje, gdzie to może być kompletnie, kompletnie inaczej, ale to jest taki ogólny element. To ty mi dasz, masz dać poczucie bezpieczeństwa. Często kobiety, nawet jak zarabiają więcej od faceta, im to nie przeszkadza, to one nadal potrzebują, żeby to on zapłacił za kolację, bo to jest ten element, który udowadnia, że on o nią dba w jakiś sposób, czyli on przekazuje swoje zasoby w jej kierunku. To jest dziwne, tego nigdy nie rozumiem, tak samo jak kwiatków, to jest dla mnie zawsze pojebane, że kobiety oczekują takich rzeczy, jak, jaką pierdołą jest oczekiwać kwiatka. A ja wciąż kobiety uwielbiają kwiatki. No, my się rozstaliśmy, jak kobieci nie kupiłem kwiatka. Mówisz poważnie? To jest dusza historia, ale mniej więcej tak to wygląda. To, to był trigger. To był trigger. Oh boy. Um. Dobra, zapytałem cię o wszystko, o co chciałem cię zapytać. Czy jest coś, co chcesz jeszcze dodać, o czym zapomnieliśmy? Hmm, może y, spróbujmy y, pięć minut, bo gadaliśmy o tych granicach i w pewnym momencie gdzieś tam odlecieliśmy inaczej. Tak, y, Spróbuję to jakoś podsumować i pójść dalej, bo powiedziałem, że to jest taki dla mnie najciekawszy element osobowości. To znaczy... To zróbmy tak. Pójdę się wysikać? Jasne. Dobra, jesteśmy z powrotem. Granice, tak, kończyliśmy na granicach. Tak, z, spróbuję tylko skompletować trochę to, co powiedzieliśmy, to wtedy złapię dalszy tor. Mhm. Um, ogólnie po prostu to jest fajne jest taka książka Jonathan Haighta, ja się nad nią półtorej roku temu bo ja wtedy świeżo ją przeczytałem i ona mi bardzo dużo otworzyła, bo jakby, wiesz, to, to działo tak, że ja lubiłem rozkminiać ludzi, ale w pewnym momencie jak rozkminiłem ludzi, to też zawsze interesowała mnie polityka. I wydaje mi się, że ta książka Jonathana Haida pozwala mi kompletnie zrozumieć politykę, poglądy polityczne, dlaczego ludzie myślą X, dlaczego ludzie myślą Y i o co w ogóle, o co biega w tej całej wojnie kulturowej. I właśnie to się kryje między innymi w orderliness. Bo, bo polega to na tym, że jest pewna grupa sumiennych ludzi, która tworzy pewną strukturę na jakichś wartościach moralnych i to może być właśnie przykładowo religia. I to jest, tylko problem jest taki, że takie osoby konserwatywne, które tworzą takie, takie struktury, to to są struktury hierarchiczne i każda, każda jedna struktura jest opresyjna. Nieważne, co to jest, to to jest opresyjne, ponieważ Przyjmijmy, że kobieta ma się zająć X, mężczyzna Y. To już jest opresyjne, bo jeżeli jesteś kobietą, która wyłamuje się z tego, z tego schematu, to powoduje, że ludzie zaczną cię wytykać palcami, że będziesz się czuła niezrozumiana w świecie i tak dalej. Więc wszystko jest opresyjne na swój sposób. No i przykładowo u nas wadą moralności religijnej jest to, że ona odrzuca homoseksualizm. No i dla osób, które są bardziej liberalne, które są otwarte na nowe doświadczenia, które właśnie nie mają takiego poczucia granic, mają też właśnie niższy poziom, poziom wstrętu i nie są bardziej otwarci na jakiś przepływ tych informacji. I to ma oczywiście swoje założenie z tego względu, że e, jeśli nie dopuszczasz nowych informacji, to twoja struktura może po prostu umrzeć, bo ona nie nadąży za, za tym, co się po prostu dzieje. I oni to postrzegają, właśnie taki, taki ciemnogród, dyskryminacja, wiesz, homofobia, islamofobia wszystkie te nazwy to jest nic innego, jak właśnie patrzenie na tę potrzebę granic, mówienie, to jest złe, to jest, to jest opresyjne. I osoby konserwatywne tworzą coś takiego. I teraz nagle oni widzą, że ktoś biega z flagą tęczową i mówi hej, hej, ja lubię tutaj z chłopakiem uprawiać seks. Mhm. Dla nich przez to, że przekroczenie granic cielesnej jest bardzo ważne, to wychodzenie na ulicę i machanie flagą i mówienie ej, u, spójrz na mnie, to jest wręcz właśnie, to budzi obrzydzenie, to budzi wstręt. I dlatego prawica dla lewicy jest ciemnogrodem, a lewica dla prawicy jest zdemoralizowana, jest zdeprawowana, że to jest, to jest po prostu zło. To wszystko ma swoje zastosowanie i to jest to, co teraz obserwujemy um, w naszym społeczeństwie, czyli mamy powiedzmy w Polsce, dajmy na to, kulturę religijną i przechodzi lewica i mówi, ty nie no, spoko, fajnie, ale tych homoseksualistów moglibyśmy tak nie bić, bo wiecie, tu są badania, które mówią, że to nie jest ich wina, to nie jest choroba, bo kiedyś tak w ogóle myślano jeszcze do niedawna. Myślano, że jak im się zrobi elektrowstrząszy, im się zresetuje po prostu mózg, to oni się powstaną na nowe połączenia neuronowe, które już nie będą mówiły, lubię chłopaków. To było chyba nawet wpisane do jakiejś identyfikacji psychiatrycznej, jako zaburzenie. Tak, no, bo w pewnym momencie to, to usunęli właśnie, dlatego, że wyszły nowe badania, które mówią: ej, sorry, Mordo, to jest kwestia genetyczna. Tak samo masz ten element, że jak się rodzą synowie, to każdy kolejny syn ma o wiele większą szansę na to, że będzie homoseksualny. I zachodzi jakaś zmiana chyba w łożysku kobiety, to mi akurat jeden homoseksualista mówił, bo ja mu to powiedziałam, że jest jakiś tam procent, on powiedział, no, bo to jest związane jakby z łożyskiem kobiety i kiedy po prostu jest kolejne dziecko, to masz większą szansę na to, że ono będzie homoseksualne. No i najlepszy argument jest taki, że to występuje w całej naturze u tak. zwierząt. Więc, więc, to jest, więc to nie... mamy jasne dowody, i dzięki, to właśnie dzięki lewicy było, hej, słuchajcie, mamy coś takiego, powinniśmy to zmniejszyć. Więc oni biorą tą strukturę i ją rozmontowują. Mówią, to jest złe, to jest złe, tylko problem zaczyna się robić wtedy. Yy, I dlaczego ta struktura jest potrzebna, i dlatego każdy ma rację na swój sposób, że jak zaczniemy rozmontowywać tą strukturę i pozbędziemy się wszelkiej kultury, no słuchajcie. To wszystko się rozwali, bo wszystko stoi dzięki temu, że mamy to wszystko poukładane. Tak, to wszystko stoi, ale też okazuje się, że ludzie mają wewnętrzną i głęboką potrzebę bycia w strukturach. Oni mają potrzebę społeczności, dlatego, jak trenujesz boks tajski jako nastolatek, to za chwilę chodzisz w koszulkach Muay Thai, żeby pokazać swoją przynależność. I do jak klubu. pójdziesz na boks, to na ciebie dziwnie patrzą. Z zwykły boks. I to. w y to jest właśnie ta potrzeba przynależności i lewica, wychodzi ta skrajna, ta idea jest błędna o tyle. Przynajmniej w tym miejscu, że ona jest poprawna w pewnych miejscach, ale problemem jest to, że oni myślą, że jak weźmiemy, zrzuci, odrzucimy kulturę, czynniki kulturowe, to człowiek będzie mógł w końcu być sobą. Będzie tym, kim on tak naprawdę jest w rzeczywistości, nie będzie kierowany nikim, kto mu mówi, jak on ma żyć i co ma robić. Tylko problem jest wtedy taki, że to prowadzi do czegoś, co się nazywa anomią. Czyli budzisz się rano, nie masz poczucia celu, nie, nie, nie ma żadnej wartości, do której dążysz. Po prostu budzisz się i to najczęściej. Przychodzi właśnie po trzydziestce, że budzisz się i im, co ja robię ze swoim życiem. Po co ja mam coś robić? Jakby wszystko zaczyna tracić sens. I to jest między innymi jeden z głównych powodów, dla którego mamy teraz taki wysyp depresji. Jakby to mocno, oczywiście boostują wszystkie social media i tak dalej. To, że siedzisz, skrolujesz 8 godzin i jesteś zadowolony z siebie, ale y, to jest też właśnie w tym, że przez brak wartości, nie masz dlaczego żyć. Nie chcesz chronić swojego kraju. Bo są, tak jest kultura wymieszana, że nie czujesz przywiązania do tego czegoś, więc po co mam walczyć za jakichś polityków, nie? nie widzisz jakby religii, bo a, religia jest zła i opresyjna, i nagle zostajesz z niczym w tym momencie. Nie, nie ma się do czego przywiązać, nie? Nie, ma, nie ma o co walczyć, nie wiesz, kto jest swój, jak kto nie jest swój. Tak, no, więc jakby to jest dla mnie w ogóle mega ciekawe, że nas tak ta, ta moralność definiuje. I wiesz, jak spojrzymy na dwie różne skrajności, typu. Faktycznie jest tak, że sama element struktury i poczucia wstrętu jest niebezpieczny i doskonałym przykładem jest Adolf Hitler. To jest człowiek, który miał tak, był tak sumienny i miał tak wysokie poczucie wstrętu, że on się mył cztery razy dziennie. I gość miał taką wbitą fazę na ciężką pracę, że on potrafił podobno, to Peterson akurat mówił, siedzieć w samochodzie z ręką podniesioną ku górze i tak przez 8 godzin, tylko po to, aby udowodnić sobie swoją siłę woli. To był taki David Goggins. I jego brzydziło to wszystko, co jest, jakby co, co, co nie jest niemieckie. I on tak naprawdę stworzył w swojej głowie taki, że Niemcy widział ten kraj jako takie. Czyste ciało, aryjską rasę, która jest doskonała, a y, wszystko na zewnątrz, czy ci Żydzi Cyganie, to wszystko, to jest po prostu taki parasajt, który próbuje ich zainfekować, tych, tych czystych Niemców, i trzeba to spalić. Że to jest, to bu budziło ich w wcenę. To w ogóle to było tak, że jak Hitler przejął władzę, czy tam był kimś zaczął być kimś znaczącym. To jedną z pierwszych rzeczy, którą on zrobił, to on pojechał w ogóle do wszystkich niemieckich, do, do niemieckich fabryk i chciał zobaczyć, jak tam w ogóle wygląda. A to było ponad 100 lat temu, więc tam nie było tak, że wiesz, BHP, wszystko. Ką wszedł, i on zobaczył tam syf, karaluchy, po prostu tam był brud straszny. I on się tym brzydził i powiedział, że pierwsze co, to wyciągacie wszystkich ludzi, i macie tu wszystko wyczyścić, co jest, i oni zabijali pasożyty, karaluchy, jakąś całą tą resztę. Oni zabijali to cyklonem. W którym potem mordowano Żydów. Co ty gadasz? No i wyobraź sobie, jaką ten człowiek miał wpływ na to wszystko, bo on zaimplementował w Niemcy swoją, jakby cechę charakteru, którą było poukładanie. I teraz się mówi niemiecka technologia. Dlaczego? Bo oni mieli wszystko zorganizowane. Nie? To już było wcześniej, bo to już samo. Pamiętam, że w momencie, zanim jeszcze w ogóle Hitler żył, Niemcy przodowały w tym i był ten Industrial Revolution w Niemczech, był bardzo silny, który spowodował, że oni się stali tacy dobrzy. Ale cała ta technologia, ta, ta jakość niemiecka wynika po części z cech charakteru Hitlera. No, nie? no jeśli on był taką osobą, która miała taki wpływ na ten naród, to na pewno w jakimś sensie wpłynął też na to, jak oni funkcjonują, jakie produkty tworzą. Tak, no. I, I właśnie z jednej strony mamy to zło totalne, które możemy zobaczyć, jeżeli ta struktura będzie zbyt agresywna i opresyjna, i nawet wiele normalnych ludzi, którzy nie chcieli nigdy robić nic złego, powiedzą, no tak mówi nasz wódz, więc okej, okay. no i stworzymy najbardziej krwawą wojnę w historii ludzkości, prawda? A z drugiej strony, jeżeli jest pokój, jest wszystko dobrze i rozmontowujemy tą strukturę, to przychodzi dzień, gdzie budzisz się i mówisz, nie ma sensu w życiu, nie? No może powoli zmierzamy właśnie w tym drugim kierunku. Najpierw, tak. najpierw doszliśmy no. do jednej strony i teraz się odbiliśmy się i zmierzamy do drugiej strony. No i tu wszystko działają te triggery, nie? Na przykład spójrz, jak to wyglądało w takiej Ukrainie, bo faktycznie w Ukrainie było tak przed, przed Majdanem, że oni mieli u góry kogoś na wzór takiego pseudopisu, który był prorosyjski, no ale pseudopisu mówię na tej zasadzie, że wszyscy tak na to patrzeli i mówią, no nic nie możemy zrobić, nie wejdziemy do tych struktur, te struktury są skorumpowane od zera, jakby więc, no to tak będzie żyło. I podobno w Ukrainie wtedy panowały takie um, nastroje, że kiedyś pewnie przyłączymy się do Rosji, że jak to będzie tak trwało, trwało, to w końcu się włączymy i tyle. Ale wtedy powstał właśnie Majdan i są te triggery, czyli w momencie, kiedy pojawia się konflikt, to się odpala ten taki, wiesz, ta, ta jedność, która łączyła tych ludzi. On mówi, jesteśmy zagrożeni, jesteśmy w niebezpieczeństwie, musimy się postawić wrogowi. I jak podobno Putin źle obliczył, um, on dalej myślał, że są nastroje przed 2014, mhm. a oni przez te 8 lat, oni po prostu ta ten element prawicowy, jednościowy, który ich łączył, on już tak urósł, że oni absolutnie pod żadnym... Oni widzieli już teraz Putina jako wroga. I być może byłoby tak, że gdyby nie było Majdanu, a oni by weszli w 2022, to nikt by nic nie powiedział. Nawet były... Nie wiem, czy znajdę te statystyki, ale było tak, że pytali ludzi x lat temu, ile osób chciałby bronić kraj w Ukrainie i tam był jakiś procent, a właśnie po, po 8 latach po Majdanie tam wzrosło 20-30%. Czyli oni właśnie już więc ten, ten trigger jest, jest ważny, a u nas go nie ma? Wspólny wróg. Tak. U nas póki co wspólnym wrogiem po jednej stronie jest Kościół, a po drugiej stronie są lewacy. Przynajmniej tak jak ja to rozumiem. Trochę, trochę tak. No i w sumie o tym chciałem porozmawiać. Statystyka Ukrainy. Napisałem sobie tylko, żebyśmy wrzucili te linki. Um... Dziękuję ci bardzo w takim razie. Dziękuję ci również bardzo. By, było bardzo miło i nagraliśmy całkiem, całkiem długą rozmowę. Ile w ogóle minęło? Dwie godziny dwadzieścia minut, ale zrobiliśmy sobie też przerwę. No tak, super. Dzięki. Siemanko, od teraz specjalnie dla was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o dziewiętnastej. Pozdro.